Dzień dobry. Zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem będzie socjolog, profesor Andrzej Zybertowicz. Kwestia profesury też będzie w tej rozmowie omawiana. Również doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę. To w takim razie też dzień dobry. Zobaczymy, co się wydarzy. Będzie dobrze, będzie dobrze. Panie profesorze, czytałam pana felietony, które z żoną piszecie do tygodnika Sieci. I ostatni, czyli z dzisiaj, bo dzisiaj, proszę państwa, w poniedziałek nagrywamy naszą rozmowę. I jest tytuł Wodę z mózgu robić. Jak można normy społeczne, a wśród nich te bodaj najważniejsze, czyli normy moralne, jakoś wywodzić z norm estetycznych? I zanim dam panu profesorowi odpowiedzieć i skomentować, bo to jest pytanie, to powiem, że pojawiło się kilka pytań. Ja w sumie też takie spostrzeżenie miałam. Co pan zrobił, że pan tak dobrze od kilku lat wygląda? I tu się pytali nawet widzowie, do jakiego berbera pan chodzi, do jakiego fryzjera. Chętnie powiem, do jakiego. No właśnie. Być. To jest pan Rafał na ulicy Puławskiej 1. Aha. Pan Rafał pracuje powoli, ale bardzo precyzyjnie. Jest pełna sesja, bo broda włosy to jest 1,5 godziny. Jak ktoś lubi taką medytacyjną formę, to polecam. I też kolor marynarek się zmienił. Tak? Bo takie stare znane pana zdjęcia takiego właśnie naukowca, no to one były takie burawo-murawe. Ja to może być też zasługa pana Rafała, bo kiedyś generalnie żona zwalczała u mnie niegolenie się. Ale kiedyś na jakimś wyjeździe wakacyjnym do Włoch przez 2 tygodnie się nie goliłem, wysłałem mnie do fryzjera. Ale fryzjer mówi, pan dobrze z tą brodą wygląda, to może ją zostawimy, przytniemy tam. Inne rzeczy. Ja przyszedłem do domu, to żona zaakceptowała, a w dodatku sekretarka prezydenta Andrzeja Dudy powiedziała, że jest bardzo dobrze. Więc jak dwie kobiety, jedna kluczowa zawodowo, tak. A druga kluczowo-życiowo, tak, jest egzystencjalnie, to poszedłem na to. No i słusznie. Chcę powiedzieć, mam nadzieję, że ani pana, ani osobę, którą porównam, to nie urazi. Równie dobrze zaczął wyglądać były prezydent Aleksander Kwaśniewski, też z brodą i właśnie ale z podobną fryzurą. Pan był pierwszy, dobrze. Nie zwróciłam na to uwagi, ale pan był pierwszy. I teraz mówimy o tych względach estetycznych. No i tutaj wynikałoby z państwa felietonu, że można właściwie powiedzieć tak, że to, co ładne, to, co nam się podoba, stało się ważniejsze od tego, co jest moralne. Co jest dobre. Etyczne. Co jest szlachetne. Ta myśl to nie jest nasze spostrzeżenie. Ona powstała po lekturze książki, która dla nas obojga była bardzo interesująca. Książka, którą... jeśli można, polecę. Oczywiście, nawet damy, oczywiście w linku też damy, żeby mogli nasi widzowie... Christopher Wiley. Książka ma tytuł Mindfuck i podtytuł... Jaki jest podtytuł po polsku? Oj, panie... No nieważne. Mindfuck, analityka, czyli jak popsuć demokrację. Tak, Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację. To jest ciekawe, że ja o tej postaci wiedziałem wcześniej, bo tą problematyką się zajmowałem, ale... To jest książka niepospolitego umysłu. To nie jest ktoś, kto był sygnalistą, to pracował w jakiejś firmie i jej brudy wyniósł na ten nóż. To jest książka pełna dojrzałych, niebanalnych obserwacji i zaskakująca o tyle, że gdy ktoś, on jest dosyć młody, jak to pisał, miał jakieś 30 lat. I zazwyczaj jest tak, jak ktoś pisze o wielu problemach, to często pisze po łebkach, powierzchownie i mylnie. A jak o małej ilości spraw, no to może robić dogłębnie. A on pokrywa szeroką warstwę spraw. I nie głęboko. I dość głęboko i niebanalnie. Więc każdy, kto chce zrozumieć kondycję dzisiejszego świata, kondycję i patologię cywilizacji cyfrowej,
to skorzysta z lektury tej książki. On analizuje tam techniki broni matematycznego rażenia, jak się czasami mówi, weapons of math destruction, za pomocą których można zmieniać, jakby przestawiać całe trendy kulturowe. I naszą uwagę przyciągnęła myśl, że oddziałując na trendy estetyczne w zakresie mody, ale nie tylko, można zmieniać wzorce moralne zachowań międzyludzkich. I ten felietonik jest temu właśnie poświęcony. Ja z większością tego tekstu się zgadzam, że rzeczywiście dzisiaj kwestie estetyczne, kwestie wyglądu, one stały się jakoś priorytetowe. Ale pomyślałam sobie, że jeżeli sięgniemy do tego w taki sposób antropologiczny, ale też do czegoś, co jest tak bardzo stare jak baśnie, bajki, to tam zawsze mamy też tego bohatera pozytywnego, chociażby Kopciuszek. Ona jest śliczna. Tak. Prawda? No tak, tak, zawsze w bajce przedstawiam. A jej złe siostry i zła macocha są brzydkie. Ale Kopciuszek też potrzebuje odpowiedniej oprawy, bo inaczej książę by nie zwrócił na nią uwagę, więc wróżka, która daje jej piękny strój, ma bal, kryształowe buciki i ona staje się wtedy zauważalna. Właściwie w każdej baśni, ale też można o tym poczytać u Umberto Eco, historii pięknej, historii brzydoty, że to, co piękne, my postrzegamy najczęściej jako dobre. I ta estetyka była też wykorzystywana do celów chociażby religijnych, że kościoły miały pięknie wyglądać, że malarstwo sakralne zawsze Matkę Boską przedstawiało jako piękną. Wie pani, co mi się skojarzyło przed chwilą? No. Komentarz jakiegoś dziennikarza, nie pamiętam kogo, do zdjęcia Roberta Lewandowskiego obnażonego do pasa z akceptacją. Zobaczcie, on nie ma żadnych tatuaży. A nam się próbuje wmówić, że jakieś albo wulgarne, albo satanistyczne wprost tatuaże mają być estetyką, za którą warto podążać. To jest ten typ estetyki, za którym idzie degrad. Często, nie zawsze oczywiście, to zależy także od odporności moralnej, psychicznej różnych ludzi, za którą estetyka, za którą idzie degradacja moralna, za którą idzie kultura, cywilizacja śmierci. Pan już mówi rzeczywiście o bardzo konkretnych, pan mówi właśnie o satanistycznych, ale też myślę, że jest pewna moda i też ona pokazuje, jak się zmieniło postrzeganie za mojej i pana młodości. Tatuaż miały osoby, które były w więzieniu, mieli marynarze, natomiast no, w środowiskach elitarnych... Tak, przypomniałem sobie o spostrzeżeniu przed bodaj 25 lat. Jadwigi Staniszkis, ono chyba odnosiło się do kulturystów, ale mam wrażenie, że także do tatuaży. Że jak ona tłuczała motywy ludzi, którzy wtedy kulturystyka, inaczej mówiąc, siłowni nie było tak dużo, kulturyści byli pewnym ewenementem, czyli ludzie, którzy wykazują wielką dbałość o ciało, i tatuaż to samo. Mianowicie, ludzie, którzy mają deficyty podmiotowości w życiu, w interakcjach z innymi często, w pracy zawodowej, problem z osiągnięciami na innych polach, budują tę podmiotowość poprzez panowanie nad własnym ciałem. Tak. Nikt nie może mi tu ingerować. Mogę wyrzeźbić muskulaturę, mogę mieć tatuaż. I teraz to rozpanoszenie się tatuaży może być jakąś częściowo podświadomą kompensacją braku podmiotowości, szacunku innych ludzi w tej cywilizacji, która każe się wpasywać w ramy korporacyjne, wyścig szczurów, parę innych gierek statusowych i coś, co w jednych kontekstach było kontestacją i znakiem przynależności do grup społecznych, które są kontra temu światu. Tak. Pani wspomniała przestępców. Tu się stało inną formą kontestacji, prawda? Pokazanie, że ja jakby niby lekceważę mainstreamowe standardy, ale w momencie, gdy się to rozprzestrzenia, staje się w pewnych środowiskach samemu standardem. Kolczykowanie i tak dalej, i tak dalej. Ja również polecę Państwu
książkę, która mówi, książkę psychoanalityczną dotyczącą właśnie tatuaży, kolczykowania się i jakby takiej pogłębionej analizy tego, że czasami to jest tylko moda, ale czasami to jest zaprzeczenie swojej fizyczności, stworzenie siebie na nowo, brak akceptacji własnego ciała, a czasem rzeczywiście czasami jest to tylko moda. Od razu chyba możemy przeprosić wszystkie osoby, które nas oglądają, mają tatuaże i są z nich dumni, bo analizujemy to, a niekoniecznie krytykujemy. Ja nie mam żadnych tatuaży. Niektórych krytykujemy, nie wszystkich. Dobrze. Nie wiecie, czy akurat was krytykujemy. Niektóre tatuaże są estetyczne, faktycznie dodają jakiegoś ciekawego rysu osobowości. Choć stały się zbyt powszechne, wydaje mi się. Też, ale niektóre mają chyba charakter jakiejś autodegradacji. Ale pomińmy tatuaże, bo i moda... Szeroko pojęta. Tak, i dbałość o wygląd, nazwijmy to nadmierna, to jest jakby próba komunikowania innych rzeczy. Ten Wiley też ciekawie pisze, bo on w ogóle mówi o tym, jestem gejem, jestem zainteresowany modą i przez pryzmat mody rozumiem nie tylko trendy kulturowe, rozumiem mechanizmy polityki lepiej. To było zaskakujące dla nas zwrócenie uwagi na ten wymiar. Ale na przykład, czy można byłoby stowarzyszyć rozprzestrzenianie się tatuaży, kolczyków i innych rzeczy z zwiększeniem się, nasileniem się postaw narcystycznych, egoistycznych. Tak? Mówi się, że żyjemy w kulturze narcystycznej teraz. W kulturze, ja to nazywam kultura brawo ja, w związku z pewną reklamą, która była. No tak, tak. Ci młodzi ludzie, którzy robią te reklamy, żyją ze swoim targetem razem. Tak, prawda? I to jest właśnie to brawo ja. Ale rzeczywiście... No dobrze, ale czy... Tak? Ja tak lubię drążyć te kroki analityczne tak daleko, jak potrafi się, prawda? Widzimy, że pewien typ wzorców zachowań się rozpowszechnia albo pojawia, którego nie było wcześniej. Mm-hmm. Powiedzmy, że on jest wyrazem osobowości narcystycznej czy hiperegoistycznej. Nie w każdym przypadku, ale mówiłem o pewnym procesie statystycznym, trendzie, ale on jest też reakcją na coś innego, tak? I teraz w ostatecznym rozrachunku jest pytanie o podstawowe, mówiąc językiem niektórych, które są socjologiczne, podstawowe struktury władzy, podstawowe struktury nierówności. Czy ktoś, kto jest od wielu lat prezesem dużej firmy, to musi się bawić w kolczyki, w tatuaże czy inne rzeczy. On ma inne instrumenty komunikowania swojego statusu. Ale panie profesorze, bośmy się zafiksowali na tych tatuażach i kolczykach. Ale wróćmy do lat 60. i mamy pierwszą telewizyjną debatę prezydencką, Nixon i Kennedy. I mówi się, że od tego, że Kennedy był młodszy, przystojniejszy i miał lepszy garnitur, to spowodowało, że po tej debacie on wygrał. Czyli w tym momencie, kiedy... Debaty nie pamiętam, ale miałem 9 lat, gdy był zastrzelony, babcia już miała telewizor i pamiętam. Moje pierwsze wspomnienia z telewizora to są powtarzane w kółko te sceny z zastrzelenia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Ale rozumiem, że pani chodzi o to, że ta debata jest znakiem wejścia mediokracji w politykę i zmiany sposobu myślenia, działania. Czyli, że polityk staje się celebrytą, a celebryta musi świetnie wyglądać. I mamy różne przykłady, prawda? Tu już wspominaliśmy prezydenta Kwaśniewskiego i pamiętamy tą też jego przemianę, kiedy przed drugą kadencją zdecydowanie schudł, opalił się, wyglądał dużo lepiej. I rzeczywiście władza, teraz... rządza władzy czyni elegantszy. Czy rządza władzy czyni elegantszy? Chciał czy dalej bycie... sprawować urząd. No tak, ale... Ale samo sprawowanie władzy go nie uchroniło przed otyłością. Dopiero rządza, chęć kontynuacji rządzenia. No, ale dobrze, panie profesorze. Nie, ja ale tu żartuję. Pan żartuje, dla każdego z kandydatów na prezydenta ten wygląd jest ważny. Oczywiście.
to już przestajemy oceniać osoby, które co mówią tylko, a zaczynamy jak wyglądają. Trochę to polityczne. No, ale to jest tak, jak ktoś przerzuca kanały, te gadające głowy, często mówiące to samo, to bo chciałem tu zrobić dygresję na temat hiperpluralizmu i powiedzieć, proszę, że nasza rozmowa jest też dowodem tego hiperpluralizmu. Pani stworzyła dodatkowy, w świecie przeciążenia strumieniami informacji, pani stworzyła dodatkowy kanał informacji, prawda? Nawet jeśli on jest wbrew pewnym trendom prowadzenia takich przekazów, ale w tym świecie tego hiperpluralizmu ktoś przerzuca kanały i podejrzewam, tam, gdzie zobaczy kogoś, kto mu sympatyczniej czy atrakcyjniej wygląda, tam się może zatrzymać, prawda? Może tak być, choć powiedziałabym za jednym z naszych gości, doktorem Tomaszem Mazurem, który jest stoikiem, że żyjemy w czasach emocjoholizmu. I u pana w tekstach też widziałam, może nie to sformułowanie, ale im większe emocje widzimy, tym nas to bardziej zachęca do tego, żeby oglądać. I to, ten hiperpluralizm degraduje przekaz, bo żeby wyróżnić się w wielości kanałów, trzeba skandalizować, trzeba podkręcać emocje, trzeba prowokować, trzeba jechać po bandzie albo już poza bandą nawet. Przecież są portale, które są stworzone tylko po to, żeby dzięki klikalności mieć automatyczne wpłaty z reklam i one tylko robią recycling informacji gdzieś chodzących, podkręcając je, tuningując je, skandalizując albo kompletnie zmyślają rzeczy różne, prawda? I ta nadmiarowość informacji degraduje przekaz. Treść. Bo ludzie, zwłaszcza młodzi, ale nie tylko, mało kto jest, ma kompetencje analityczne, które pozwalają w tym oceanie dezinformacji odróżnić ziarna od plew. A nawet jakby ktoś to próbował, to musi włożyć nieproporcjonalnie wielki nakład czasu, a często te portale, które chcą być fact-checkingowe, udają tylko taką rolę. Jedna z amerykańskich analityczek, nawiasem Murzynka, co nie jest bez znaczenia, napisała analizę chyba kilka miesięcy temu, kto sprawdza fact-checkerów. To te portale sprawdza i pokazała, że Washington Post, chyba Washington Post Jeffa Bezosa, który twierdzi, że on taką rolę odgrywa, pewne informacje utajniał zupełnie. Prawda? A w Polsce portal OKO.press, który chce obsadzać się w roli fact-checkera i taką reputację potrafił dzięki grom pewnym ideologicznym uzyskać, nawet za granicą jest po prostu maszyną ideologiczną. I ja wykazałem w polemikach kilka razy, gdy o mnie pisali, elementarnych faktów nie sprawdzali. No tak, panie profesorze. Ale to nie musi wynikać ze złej woli. Oni mogą nawet wierzyć w to, że taką rolę pełnią, tylko po prostu ludzki język jest tak zawiły, że bardzo trudno jest, inaczej mówiąc, wiele wypowiedzi ma wymiar psychoanalityczny, metaforyczny, przenośny i tak dalej. I bardzo trudno jest określić intencje nadawcy, stopień prawdziwości, do czego się to naprawdę odnosi i tak dalej. Pan użył przykładu OKO.press, no i ja muszę też powiedzieć, że no to nie tylko po tej stronie, prawda, OKO.press jest bardziej liberalno-lewicowe, ale również TVP i za chwilę no, też przekazuje prawdy i bardzo możliwe, że są to te prawdy, nie, które ci dziennikarze, ale które to wierzą. To nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że stronniczość, selektywność jest po wszystkich stronach, tak. Tylko chodzi o to, że jeśli akurat ktoś sam się definiuje jakiś podmiot medialny jako fact-checkingowy, to on powinien po prostu szczególne standardy stosować. A przywołałem ten portal jako odległy od pieczołowitości fact-checkingu. Ale w ogóle to nie jest takie ważne, bo nie wiem, czy warto ten wątek ciągnąć. Ważniejsze dla mnie jest coś innego.
Tak. Żyjemy w sytuacji takiej degradacji infosfery. Ja mówię, że ona jest strukturalnie zatruta, że ludzkość utraciła kontakt z rzeczywistością. No. Że moim zdaniem od czasów, bo przełom to jest rok 2007. Wie pani, jaki wynalazek wszedł wtedy na rynek? Który rok? 2007 rok. Nie. iPhone. Steve Jobs ogłasza pierwszego iPhone'a i od tego momentu najpierw miliony, teraz już miliardy ludzi jest całą dobę podłączonych do internetu. Całą dobę jest zanurzonych w strumieniach informacji i dezinformacji. I infosfera jest strukturalnie zatruta. Są w niej powszechnie stosowane liczne techniki uzależniające. I to spowodowało, że nie tylko tak zwany lud prosty, czy młodzi ludzie, czy niewykształceni utracili orientację poznawczą i kontakt z rzeczywistością, ale jakby niemal cała ludzkość. I to jest potrójna utrata kontaktu z rzeczywistością, bo ludzie zanurzeni w świat cyfrowy tracą kontakt z samymi sobą, przestają siebie robić, nie wsłuchują się w swoje potrzeby, nie są świadomi, czego naprawdę potrzebują, albo co im naprawdę dolega. Tracą kontakt z innymi ludźmi, tracą szansę na spojrzenie w oczy drugiemu człowiekowi i tracą kontakt z przyrodą. Ta cyfrowa infosfera oddzieliła nas od rzeczywistości, a wstrzyknięcie w ocean informacji, ogromnej ilości dezinformacji powoduje, że nawet wybitni analitycy i politycy tracą zdolność rozumienia tego, co się w wojsku nazywa świadomość sytuacyjna, czyli adekwatna ocena sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. A algorytmy przesyłają nam takie informacje, byśmy pozostawali w tej bańce swojej informacyjnej, ponieważ nie lubimy sytuacji, kiedy mamy tak zwany dysonans poznawczy, czyli coś, z czym nie do końca się zgadzamy, ale z drugiej strony coś nam przekonuje, czyli będziemy musieli zmodyfikować swoje myślenie. Czyli jeśli pani oglądający pani rozmowy oglądają rozmowy z różnymi osobami, to muszą nauczyć się radzić sobie ze swoim dysonansem poznawczym, tak? Bardzo często są takie sytuacje. A kto na przykład był z pani rozmówców byłby najbardziej przeciwstawnym stylem myślenia do Grzegorza Brauna? Do Grzegorza Brauna. Ktoś z lewej bardziej strony. I z tej strony były takie osoby, powiedzmy, był Leszek Miller i powiedzmy, był Andrzej Rozenek, który bardzo krytykował i który nawet pytałam go się w trakcie rozmowy, czy w Sejmie są w stanie porozumieć się w jakichś sprawach z Konfederacją i odpowiedział, z faszystami nie rozmawiamy. Czyli mnie interesowałoby teraz, jeśli ktoś jest pani fanem, czy fanem pani rozmów, i słucha rozmowy z tymi wymienionymi, czy z Szymanem Hołownią, a z drugiej strony z Braunem, Michalkiewiczem, czy tam kimś innym jeszcze, to jakby musi sobie radzić z dysonansami poznawczymi, wypracowywać sobie jakąś strategię psychologicznego radzenia sobie z tym. Tak. Tak? Bo ja mam wrażenie na przykład, wie pani, co się dzieje po każdym moim występie w TVN-ie, po TVP Inforadziej, pełno obraźliwych, chamskich, krytycznych głosów. No widziałam, że pan na Twitterze nawet wyłączył. Tak. To, że tam są krytyczne, to jest nic niestosownego. Tylko jeśli jest mnóstwo kont, które ma zero obserwujących, to wygląda, jakby ktoś te konto założył tylko po to, żeby zaatakować. I teraz moja hipoteza jest taka. Niektórzy ludzie, niektórzy to piszą wprost. Nie po to otwieram TVN, żeby ktoś mówił rzeczy niezgodne z moim obrazem świata. Przestańcie ludzi typu Zybertowicza zapraszać, bo on mi zaburza obraz świata. I nawet jak gdy czasami ja mówię coś, co jest neutralne, albo ja mówię, dystansuję się od jakiegoś posunięcia obozu dobrej zmiany, albo krytykuję Kościół, co do którego roli historycznej w dziejach Polski i polskości jestem przekonany i potrzebie dalszego związku Polski z Kościołem katolickim, to ludzie, przeciwnicy dobrej zmiany, czy ci, którzy zachorowali na syndrom antypis, w ogóle tego nie zauważają. Tylko reagują jak pies Pawłowa, automatycznie, zupełnie na Zybertowicza, czy na kogoś innego. Prawda? Tak jak mają pretensje, że Monika Olejnik, czy jakiś inny redaktor zaprasza ludzi, którzy psują im właśnie ich bańki medialne.
Psują ich bańki medialne, ale to też jest, tak sobie myślałam, no to nie, to już teraz powiem, co mnie skłoniło do tego, takim był impulsem, żeby do pana profesora napisać na Twitterze przez pana poczucie humoru, którym tak często się pan nie dzieli. A tam był taki wpis, że pan komentuje czasami osoby, które pan banuje. I tam był taki wpis. Banuję za przypisywanie ptakom złych intencji. Pamięta pan to? Pewnie tak. Ale pamięta nie, pan, ale, co tam ale nie wiem, jaka była treść tego wpisu. Sram na was z góry. I pomyślałam sobie... Pan Zybertowicz ma poczucie humoru i to mnie rozbawiło i właśnie pomyślałam sobie, że też będzie dobrze przeprowadzić rozmowę, ale też bardziej z panem jako socjologiem niż politykiem i to, o czym pan powiedział o TVN-ie, z kolei powiedzmy zapraszanie osób z Platformy, może teraz ostatnio z Lewicy to już mniej, ale do TVP też pewnym osobom psuje ten jednolity obraz. Pamiętam, gdy w programie Worończa 17 uczestniczyłem, to nie chcę wymieniać nazwisk, bo przecież nie chodzi o osoby z niektórymi bardziej, nazwijmy, dynamicznymi posłami Platformy, to pretensje, po co ich tam w ogóle wpuszczacie? Tak samo jak tamci, dlaczego wpuszczacie tych z PiS-u? Więc udało się wyhodować, to jest częściowo efekt właśnie cyfrowego zatrucia infosfery. Udało się wyhodować tysiące ludzi o mentalności sekciarskiej, ale to nie jest polski przypadek. Czytałem niedawno na stronie Project Syndicate, to jest takie wydawnictwo zainicjowane przez Sorosza, o analizę właśnie reakcji społeczeństw na COVID i jakiś brytyjski profesor medycyny mówił, że robili jakieś otwarte seminarium związane z technicznymi sprawami tam związanymi z walką z COVID-em, Ale każdy mógł tam się zalogować. I różni goście obraźliwe rzeczy anonimowe wypisywali. Myślecie, nie wiadomo po co on mówi. Tak? Jakby istnieje jakaś wyhodowana przez kulturę swobody cyfrowej grupa społeczna w wielu krajach, podejrzewam wszędzie tam, gdzie digitalizacja daleko postąpiła, która tylko poprzez hejt, podobnie jak mówiliśmy wcześniej o kulturystach i o ludziach zafascynowanych tatuowaniem sobie, tylko poprzez hejt znajdują formy podmiotowości. Jak kogoś obrażą, to czują, że żyją. To mam wrażenie, wie pani, z dzieciństwa pewno pamiętamy, nie wiem, może pani była grzeczną dziewczynką, ale chłopcy robią psoty. No, tak. Psoty się robią dla samej psoty, z głupoty. Oczywiście, prawda? Z głupoty, dla przyjemności. No tak, ale w pewnych kontekstach ta psota może być głupia, bo krzywdę można zrobić, przykrość i tak dalej. Tak? Czyli psota jest pewną częścią natury ludzkiej, ale z nich się wyrasta i nie robi się psotę w skali międzynarodowej. A psoty hejterskie czy trollowe to jest jakby podtrzymanie narcystycznej dziecięcości w sobie, a przy okazji niszczenie tej przestrzeni komunikacyjnej, bo tracimy zaufanie do siebie wzajemnie, a zwłaszcza gdy, a jak okazuje się, część psotników czy troli to nie są ludzie, tylko boty. Tak? No, tak bywa, ale też psychologowie mówią, że poprzez, ja używam tego sformułowania, terror juwenalistyczny, który dotyczy właśnie chociażby tej estetyki, prawda? Wszyscy musimy młodziej wyglądać niż jesteśmy i to jest jakiś właśnie przymus. Ale również regresjonujemy się właśnie poprzez też przekaz. Ale teraz, kiedy pan o tym mówi, to ja chciałam zacytować tutaj z pana wywiadu dla wspominanej już TVP, rozmówcą pana był Robert Bogdański, pan redaktor. To był wywiad dla portalu, nie dla telewizji. Tygodnik TVP. I tutaj wypisałam sobie coś, co bardzo mi się spodobało, co chciałabym, żeby to o tym rozwinąć, o tym pan już właściwie jakiś mówił. Istnieje pojęcie, i tu zaczynam pana cytat, istnieje pojęcie, które bywało nadużywane i stało się puste, niekwestionowany autorytet.
Dzisiaj każdy, w każdej dziedzinie może być konstatowany i ośmieszany. Każdemu można przylepić jakiś brud, każdego sprowokować, wciągnąć w pułapkę albo spowodować, że drobna skaza na charakterze przesłoni wartość całego dorobku życiowego. Bardzo gorzkie słowa, w jakiś sposób prawdziwe, ale też miałam takie trochę poczucie, że w jakiś sposób pan też o sobie też pisze. Jako socjolog, jako to, że... moje takie podstawowe pytanie, kiedy czytałam te różne teksty o panu, wywiady z panem, to taką podstawową rzeczą, jaką wydaje mi się, że mogłoby w jakimś sensie być mottem naszej rozmowy, że jakie koszty ponosi Andrzej Zybertowicz, socjolog, naukowiec, za bycie Andrzejem Zybertowiczem, politykiem? To jest fajne zagadnienie. Na spotkaniach, gdy jeździłem jeszcze, gdy PiS był w opozycji, to 8 lat rządów, tak, Platformy i PiSu, ale już przedtem przecież byłem doradcą najpierw premiera Jarosława Kaczyńskiego, tak, Potem Lecha Kaczyńskiego, czyli miałem przygodę z byciem jedną nogą w polityce, bo doradca jest jedną nogą w polityce, prawda? Jest blisko polityki, ale sam nie decyduje o niczym. Może trochę... Może być bardziej lub mniej wpływowy. Na swój temat może decydować, tak. No, oczywiście, jeśli ma talent albo ma szczęście, może być bardziej wpływowy. To pytano o to. Ja myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie o relacjach między Zybertowiczem, socjologiem, a politykiem, czy quasi-politykiem. Ja zresztą na ten temat zresztą na ostatnim zjeździe socjologicznym uczestniczyłem w panelu. Mnie ludzie o to pytali, koleżanki z socjologii. Ja dość obszernie mówiłem o tym. Kluczem mogą być dwa porzekadła na temat ciekawości. Jedno życzliwe jest ciekawość, pierwszy stopień do wiedzy, a drugie do piekła. I otóż to jest dokładnie to, co się dzieje z badaczem, który wchodzi w politykę. Otóż dla mnie jakby główny motyw, a nie jedyny, wejścia było, żeby zrozumieć, jak to działa. Ja zawsze chciałem rozumieć, jak to działa. Poznać mechanizm, ale też mieć, rozumiem, też dostęp czasami do takich rzeczy, które przeciętny naukowiec nie może mieć. Ale pamiętam, jak w noc stanu wojennego szedłem wstrząśnięty tym, co się dzieje, i chciałem zrozumieć, jaka jest maszyneria tego wszystkiego. I ponieważ na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie wtedy pracowałem, byłem asystentem w Zakładzie Filozofii, zawieszono zajęcia, na wszystkich uczelniach zawieszono zajęcia, ale ponieważ w Toruniu były struktury poziome, w Toruniu zajęcia zawieszono do końca roku akademickiego, ja poszedłem do biblioteki i tam czytałem wszystkie książki, jakie znalazłem na temat państw policyjnych i tajnych służb. Od tego się moje zainteresowanie wziął, bo chciałem zrozumieć kuchnię tej maszynerii. Bo skoro ontologię świata społecznego w jedną noc zmieniono, chciałem tą kuchnię tej maszynerii zrozumieć. I zacząłem sobie rozumieć, że to, czego studentów się uczy na uczelniach o systemach, o ustrojach i tak dalej, jest bardzo odległo od rzeczywistych mechanizmów polityki. I gdy po wyborach roku 2005 pojawiła się szansa poprzez mój wcześniejszy kontakt ze świętej pamięci z Zbigniewem Wassermanem, że mogłem być ekspertem komisji weryfikacyjnej, czyli czytać dokumenty tajnych służb o operacjach, które kilka miesięcy wcześniej jeszcze trwały, to była dla badacza szansa jakiejś nie mogę oprzeć. Pamiętam, na jakiejś konferencji rozmawiałem... To czy powiedziałam, czyli też większy dostęp do źródeł. Też, ale na jakiejś konferencji z jakimś brytyjskim ekspertem rozmawiałem, on mówi, trochę cię zazdrościmy, bo my czytamy dokumenty, co minimum 30 lat mają. Ale jako naukowiec. Dobrze, i teraz, będąc przy polityce, jestem częścią pewnej drużyny. No czuję właśnie, jest pan zakładnikiem pewnego środowiska też. 100% prawdy, prawda? Pracuję dla prezydenta, czuję się częścią środowiska dobrej zmiany. Doradca BNN też. Oczywiście. Tak. I to powoduje, że pewnych rzeczy o tej kuchni politycznej nie powiem, przynajmniej nie powiem jeszcze przez wiele lat, prawda? Pewnych opinii krytycznych, które mam, które... W gronie wewnętrznym, gdy dyskutujemy z kolegami, doradcami czy innymi osobami, też nie podzielę się publicznie, bo jest istnieje zasada lojalności. Tak? Czyli to jest czyli w pewnym sensie jest to droga
przez piekło, bo mój odruch badawczy przez wiele lat był taki, jak coś ciekawego przeczytałem, jak z kimś, od kogoś się dowiedziałem coś, to zaraz dzielić się z kolegami. Tak. Albo nawet jak nie pisać tekstu, to na seminarium to opowiedzieć, poddać to interpretacji. Prowadziłem przez lata na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z seminarium pod tytułem Socjologia zakulisowych wymiarów życia społecznego. Starałem się profesjonalnie mawiać. I po tym mojej pierwszym ćwiczeniu z doradzaniem najpierw komisji weryfikacyjnej, czyli Antoniemu Macierewiczowi, później Jarosławowi Kaczyńskiemu, potem świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, jak wróciłem na uniwersytet i jechałem na konferencję, widziałem, jak koledzy politolodzy, historycy, socjolodzy opowiadają o mechanizmach polityki, to czasami miałem wrażenie, że oni mówią to, co w książkach zobaczyli. Oni, ich wiedza sprowadza się do modeli książkowych. A ja miałem poczucie, że ja nie byłem współtwórcą, ale byłem obserwatorem rzeczywistych procesów politycznych. I miałem poczucie jałowości znacznej części tego, co było przekazywane studentom. Że socjologia nie uczy studentów rozumienia rzeczywistych procesów politycznych, które wywierają wpływ na nasze życie. Tak, ale jeśli pan profesor pozwoli, to było też zarzutem do pana i już nie pamiętam, nie zapisałam też tego, przy której książce, której trudno panu było znaleźć wydawcę. W uścisku tajnych służb. Tak, upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy. Tak, i dopiero znalazł pan wydawnictwo, które również wydawało premiera Olszewskiego, też pana Parysa, ministra Parysa. To było chyba 9. czy 10. Jedno z wydawnictw w Poznaniu nawet umówiło się ze mną, że mi to wydadzą, że byłem umówiony w poniedziałek, że jadę podpisać umowę, a w piątek dzwonią, że oni mają gości w Wielkiej Brytanii, to może przełożymy, już nigdy się nie odezwali. Prawda? A przedtem ileś innych odmówiło. I dla mnie to był wskaźnik, na ile młoda demokracja już jest otwarta i pluralistyczna. No. Proszę mnie nie przelewać, nie, dobrze. Bo się przeherbacę. Niczego tutaj nie dosypywałem, tak? Panie profesorze. Tak, tak. Możemy pani przeherbacić. Ale to, co pan powiedział, to też i przyznał pan, prawda, rację, że no, płaci pewną cenę, tak. Ale jak powiedziałem na pewnej konferencji, byłem kiedyś na konferencji natowskiej w Kijowie, w panelu. Obok mnie siedział były szef niemieckiego wywiadu, Hans-Georg Wick. Jacyś tam inni goście. I było w którymś momencie pytanie o zainteresowania kontrwywiadów na styku polskich chyba i Niemiec. I on mówił bardzo powściągliwie, a ja mówię, a ponieważ wiem mniej, mogę mówić więcej. Bo mogę sobie pozwolić na spekulacje. No i to jest... Prawda? Ale jak już czytam w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pewne dokumenty, to ja o pewnych tematach nawet nie mogę mówić. Albo czasami nie wiem, czy moja wiedza na jakiś temat pochodzi z jawnego opracowania analitycznego, czy z tajnego dokumentu i w ogóle wtedy wolę tego problemu nie podnieść. Ale płacę cenę, tak? Ale ta cena, jaką płacę za pewną stronniczość w myśleniu, właśnie, niemożność wyartykułowania pewnych spostrzeżeń, czy pewnych rzeczy, dzielenia się pewną wiedzą publicznie, są dwa typy korzyści. Pierwszy, dostęp do wiedzy, czyli poczucie, że lepiej coś rozumiem, a drugi, raz na jakiś czas, rzadko, ale raz na jakiś czas, także doradca ma poczucie sprawstwa. Czyli, że moja wiedza, bo co z tego, jak obserwuję niektórych moich kolegów, wie pani, powiem pani tak, może, jak obserwuję moje koleżanki i kolegów socjologów, jak pani chce, może pani mu nie przerwać wtedy, już nie będzie. To mam wrażenie, że czasami mają poważny dorobek. Jak rozmawiamy nieformalnie, że oni rozumieją wiele spraw. Że żyją w poczuciu głębokiej frustracji, że ta ich wiedza jest nikomu niepotrzebna. Studenci ich książek nie czytają, recenzenci czytają byle jak, robiąc koleżeńskie przysługi i ta wiedza nie wchodzi w żaden proces ani społecznego myślenia, ani w proces decyzyjny. A dla mnie satysfakcją było, gdy okazało się, że metafora archipelagu polskości wywierała wpływ na myślenie ludzi w małych miasteczkach. Że ta metafora pomagała na przykład ludziom z klubów Gazety Polskiej czy rodziny Radia Maryja zdefiniować swoje miejsce w pewnym procesie historycznym. Ale panie profesorze, to teraz już wejdę. Teraz już wejdę brutalnie. Mówi pan o tym tak, jakby
była to wiedza, którą pan zdobywa i mówi pan, że nie może pan się z tą wiedzą podzielić. Czyli może pan myśleć to, co pan uważa, ale nie może się pan o tym mówić, prawda? Powszechnie wypowiadać się. Ale też na ile jest, na ile by pan tak sam przed sobą potrafił przyznać, że też wchodząc w politykę, też pan już przestaje być tak... Pana mechanizm poznawczy też przestaje być tak, działać na zasadzie tabula rasa, a pan już też z jakąś tezą, z jakąś stronniczością pan już wchodzi. Żaden mechanizm poznawczy nie działa na zasadzie tabula rasa. Mhm. Moje koleżanki, koledzy socjologowie, czy szeroko rozumiane nauki, mają swoje sympatie polityczne i one wywierają wpływ nie tylko na ich prace badawcze, ale to, jak recenzują doktoraty, prace magisterskie. Przykładowo, koleżanka z instytucie przynosi pracę, mówi, to jest bardzo dobra praca magisterska. I oczekuje, że recenzja będzie na piątkę. Mm-hmm. A ja widzę pełno ułomności, które powoduje, że praca jest faktycznie ciekawa, wartościowa, ale na piątkę w żadnym wypadku. Ale dlaczego ta koleżanka jest tak entuzjastyczna? Bo światopoglądowo jej pasuje do jej obrazu. Tak. Do jej obrazu tego, co jest właściwym procesem. Mm-hmm. Estetycznego lub etycznego punktu widzenia. Tak? Mm-hmm. Więc ta pewna stronniczość jest wszędzie. Czyli u pana też. Oczywiście, że tak, ale zadaniem badacza jest uświadomienie sobie swojej stronniczości, nie oszukiwanie się samego. Mm-hmm. Bo można powiedzieć, czym się różni stereotyp od heurystyki. Stereotyp to jest pewien stronniczy sposób upraszczania rzeczywistości, z którego to osoba posługująca się stereotypem nie zdaje sobie sprawy. Mhm. A heurystyka jest efektem świadomego wypracowania pewnej perspektywy poznawczej. Można tak na przykład różnicę być. Czyli badacz się powinien posługiwać heurystykami, które gotów jest skorygować, gdy koleżanka, kolega, krytyk powie mu, że tu jest jakiś błąd, że to założenie nie daje się potwierdzić, że te fakty powodują konieczność uchylenia pewnej tezy. Czy może ta pana smutna konstatacja, że nie ma już niekwestionowanych autorytetów, może też wynikać z tego, że może to jest rzeczywiście tak jest, bo już... Ale ona wynika przede wszystkim z tego, że dzisiaj każdy anonimowy troll może zrobić mema i obśmiać coś, co jest wyjściowo szlachetne, dobre i pożyteczne. Tak? Pan powiedział też tak. Każdy może wynająć firmę PR-owską, która zepsuje komuś reputację. Mhm. Ta firma prawdopodobnie zazwykle nie wymyśla czegoś zupełnie od zera. Mhm. Znajduje jakieś zdarzenie, jakiś rys i przeskalowuje. No nie jestem ani kolejnik, trudno mi wejść panu w słowo. Panie profesorze, to Monika, wszystko jest... Monice nierówne. Znamy się z Moniką, lubimy, ale rzeczywiście zupełnie mamy inny sposób. Inne geny macie. Tak, inaczej. Inne wychowanie, inne geny. Panie profesorze, bo chciałabym... Będziemy jeszcze do tego powracać. To jest właściwie głównym naszym motywem rozmowy, ale chciałabym, żebyśmy pewne rzeczy, które pojawiały się w pytaniach, i ja już nawet nie będę z pytań. Pan mówił właśnie o tym swoich przemyśleniach i lekturach, kiedy został wprowadzony stan wojenny. Natomiast pojawiały się komentarze właśnie takie, że był pan członkiem PZPR i pan mi w rozmowie powiedział, że to nieprawda. I ja zresztą rzeczywiście w artykule, tylko w komentarzach widziałam, w żadnym artykule tego nie wiedziałam, czy jak to jest z tym... z tym PRL-em i z młodym Nigdy nie Andrzejem Zebertowiczem. Nie byłem członkiem żadnej partii, a więc i PZPR-u. Natomiast, ponieważ zawsze jako badacz byłem zainteresowany władzą, na przykład u siebie w Instytucie Nauk Społecznych, jak były otwarte spotkania partyjne, to chodziłem tam, żeby zobaczyć, jak oni myślą, co oni tam robią. Mhm. I czasami się tego dowiadywałem. Mhm. Więc... mógł na przykład coś mi wiedzieć na jakimś takim spotkaniu i mógł pomyśleć, że byłem członkiem. Kolejna rzecz. W stanie wojennym, gdy trzeba było wykazać pewne minimum dzielności, wykazałem, bo podjąłem zresztą od pierwszej nocy dzięki splotowi zdarzeń działalność podziemną i potem byłem w 1982 roku aresztowany. Spędziłem
ponad 2 miesiące w areszcie śledczym w Toruniu i potem... Najserdeczniej pana przepraszam. Ale maczała pani paluszki w całej oczywiście, tej sprawie. Co jestem, stoję za tym. I potem jedna z amnestii spowodowała, że... Tak. Potem spędziłem pewien czas w szpitalu i potem już amnestia mnie objęła. I to też było dla mnie ciekawe, jako dla badacza doświadczenie być w 8-osobowej celi z samymi kryminalistami. Ja byłem jedynym tak zwanym politycznym. Tam byli sami kryminaliści. To też nieocenione doświadczenie. Ale chodzi mi o to, że za każdym razem, gdy celnie trafiam w jakiejś debacie politycznej, to na Twitterze, na Facebooku pojawiają się głosy o moim rzekomym członkostwie PZPR-ze. I mam wrażenie, że niektóre środowiska świadomie tą kartą grają. Wobec tego w dzisiejszym programie kwestię PZP wykreślam. Ale pozostając w jakiś sposób przy stanie wojennym, chociaż są to rzeczy nieporównywalne, jest pan doradcą BBN-u. I teraz jak pan reaguje na to, co wydarzyło się najpierw we Francji, ale też w Stanach Zjednoczonych, czyli te listy generałów, za którymi też poszły potem listy w ogóle wojskowych, też dołączyli się policjanci do tego, pisze w poprzednim Do Rzeczy o tym Marek Jurek. Akurat tego tekstu nie czytałem, ale o tych listach wiem, bo czytałem trochę analiz na temat tych listów. I teraz... moglibyśmy z perspektywy tego, co było w Polsce, prawda, stanu wojennego, szczególnie środowiska prawicowe, popatrzeć sobie na to, że no, to jest ci generałowie właściwie grożą, że no, jakiś pucz mogą zrobić, odsunąć tych cywili, którzy sobie nie radzą z władzą, nie radzą sobie z swoimi rodakami, z tym, co robią w państwie. No i ja traktuję te sygnały jako wyraz... A prawicy się to podoba. W jaki sposób? Czy konserwatystom? No, prawda? Bo to nie jest wiem, też... jak to tam było analizowane, ale jeśli demokracja działa, to nie ma, działa dobrze, to nie ma potrzeby, żeby wojskowi czuli się zobowiązani do zabrania głosu. Bo ja zakładam, że w tych przypadkach to nie są głosy obronie interesów korporacyjnych. W tym sensie, że ktoś nastąpił korpusowi oficerskiemu na odcisk, że czują się niedofinansowani, że politycy robią jakieś czystki, jak Stalin robił czystki w korpusie oficerskim. To nie są głosy, które można wytłumaczyć obroną interesów korporacyjnych. Generałowie czy oficerowie mogą się mylić, tak jak każdy się może mylić, ale w ich odczuciu sprawy idą w złym kierunku i to się dzieje tak długo i tak głęboko, że uznali, że nie wystarczy, że oni politykom przekazują, bo są częścią przecież elity władzy, z politykami rozmawiają. Nie wystarczy, że politykom przekazują swoje wyrazy zaniepokojenia. Chcą się dzielić tym ponad głowami elity politycznej ze społeczeństwem. To jest po prostu kolejny dowód tego, że najwyraźniej zachodnia demokracja liberalna weszła w jakąś spiralę, w jakiś korkociąg ku wielkiej klapie. Pan wysuwa taką tezę, że też ta klapa między innymi, to też o tym pan pisze ze swoją żoną w poprzednim numerze sieci, że Ameryka i Europa straciły czujność. Ameryka straciła czujność w momencie, kiedy 11 września 2001 roku te wiadomości państwa zastały we Włoszech. Mnie też. Byłam akurat na targach, pracowałam dla firmy jubilerskiej, byłam na targach w Vicenzie, czy Vicenzy. I że Amerykanie skupili się na walce z terroryzmem i że przez lata to trwało i nie zauważyły takich rzeczy, co się dzieje w Chinach. Dzisiaj mamy już coraz więcej sygnałów, że
Chińczycy wprowadzają, tworzą swoją własną walutę i te, już są te juany są testowane po bitcoinach wśród ludności. Ta, ta. No, cała ta rewolucja cyfrowa, która zachodzi, Ameryka na to nie zwracała wystarczającej uwagi ze względu na to, że była pochłonięta kwestiami terroryzmu. I również, że Europa z kolei skupiła się za bardzo na kwestiach klimatycznych, kulturowych, rozumianych jako tam gender czy kwestie orientacji seksualnych. I w związku z tym stało się tak, że jak pan to nazywa, pojawili się cyberpanowie. Ja to jeszcze nazwałam sobie cybervładcy. Pan jeszcze powiedział przed naszym rozmawianiem cyberdranie. To niektórzy to najwyraźniej są cyberdranie. I jest to, jak pan to nazwał, władza i wpływy. No i oczywiście pieniądze. A dla przeciętnego człowieka, obojętnie czy w Polsce, czy gdzieś na świecie, mamy tak zwane skąpstwo poznawcze. Tyle wątków. Muszę ugryźć temat od innej strony. Powiedzmy proszę tak. Oglądałem, każdemu polecam, interesującą rozmowę przeprowadzoną przez amerykańską dziennikarkę Karen Fisher, Yuvala Harariego i Daniela Kahnemana. Harari, znany izraelski historyk, próbujący dać nam jakiś wgląd w procesy wiodące w przyszłość. Daniel Kahneman, także izraelski badacz, który dostał Nagrodę Nobla z ekonomii formalnie, ale za odkrycia z zakresu psychologii. I w tej rozmowie oni się zgadzają z taką oto rzeczą, że w warunkach demokracji liberalnej, w fazie rewolucji cyfrowej, nastąpiła taka kumulacja władzy i wiedzy w rękach nielicznych, jakiej nie było nigdy w dziejach ludzkości. I teraz proszę zwrócić uwagę, cała ta rewolucja genderowa, która mówi, rewolucja antyrasowa, która mówi, ludzie wszystkich ras, wszystkich kultur mają być równi. Ludzie wszystkich setek genderów, orientacji mają być równi. To jest wszystko, oni tego nie mówią, ja teraz uzupełniam, to jest wszystko zasłona dymna na to, co skądinąd widać gołym okiem, ale mamy o tym zapomnieć, że nastąpiła bezprecedensowa w dziejach całej ludzkości kumulacja władzy i bogactwa. Shoshana Zuboff, emerytowana profesor Uniwersytetu Harvarda, której książka sprzed 2 lat wyszła także w tym roku w Polsce, Kapitalizm inwigilacji, mówi, że mamy do czynienia z puczem za weneckim lustrem. Chciałbym, żeby słuchacze i pani oczywiście przez chwilę, żeby się skupili za tą metaforą, bo ona to w wywiadzie z Rafałem Włosiem dla Tygodnika Powszechnego sprzed paru tygodni powiedziała. To, żeby sobie wyobrazili. Otóż jak wiemy, weneckie lustro to jest sytuacja taka, że ktoś z tyłu widzi tych, ale nie jest przez nich widziany. Czyli my, korzystający ze smartfonów, smartwatchy, w całych tej gadżeciarni całej, jesteśmy po tej stronie lustra, że możemy się przejrzeć i widzieć siebie wzajemnie, ale nie wiemy, kto jest za lustrem. A tam nastąpił pucz. Ktoś inny przejął władzę dzięki temu, że generujemy oceany danych umożliwiające nie tylko inwigilowanie nas, ale także przewidywanie naszych zachowań i manipulowanie tymi zachowaniami. I tego określenia cyberdranie Shoshana Zuboff nie używa, ale chciałbym, żebyście państwo i pani, żebyśmy na tej metaforze się przez chwilę skupili, tak? Świat się dzieli na tych, którzy wszystko widzą i na tych, którzy nawet nie wiedzą, kto widzi. Kto i co, obserwuje. I co, i co, kto i co wie. Jakie instrumenty dysponuje. I tam nastąpił pucz, czyli kto... Władcami stali się inni goście niż ci, o którym myślimy, że wybraliśmy ich do rządzenia. I to ma konsekwencje cywilizacyjne bardzo dalekie, bo przed naszą rozmową czytałem pytania widzów na YouTubie i na Twitterze. Jak pominąć część złośliwych i głupkowatych, to część było moim zdaniem ważnych, a nawet poruszających. Mam tutaj sporo tych pytań. I część młodych ludzi jakby wyraźnie jest zainteresowana tym, co się dzieje ze światem
i chciałaby poznać punkt widzenia różnych osób, także z tego pokolenia już odchodzącego, chociaż jakby mi się dało odchodzić z tego świata jeszcze przez 30 lat, bym zrobił to, to bym nie obraził się na taką formę rzeczywistości. I teraz mam wrażenie, że młodzi ludzie zostali już zhakowani. Otóż Yuval Harari mówi, że jednym z największych zagrożeń współczesności jest to, że nie tylko to, że tempo zmian, z czym się zgadza z nim noblista Kahneman, przekroczyło zdolności rozumienia ludzkiego umysłu. Tempo, zakres i głębokość zmian. Psychologowie rewolucyjni mówią, że po prostu już koniec. Już te wszystkie zmiany, które do tej pory zachodziły, myśmy byli w stanie jakoś rozumieć. Teraz nie jesteśmy w stanie rozumieć. Harari daje taki przykład. Jak działa system finansowy, światowy powiedzmy? Mm-hmm. Przyjmijmy, że jest 1% ludzi na Ziemi, którzy to rozumieją. Moim zdaniem nawet jest mniej niż 1 promil. Ale on mówi, a za 20 lat ten system, który coraz bardziej jest zaalgorytmizowany, to liczba osób, procent osób, które rozumieją, jak on działa, będzie wynosiła dokładnie 0. I on mówi, za 20 lat może być tak, że o 2 w nocy sztuczna inteligencja zarządzająca amerykańskimi rynkami światowymi dzwoni do prezydenta USA i mówi, panie prezydencie, przepraszam, że budzę, sytuacja jest dramatyczna, musi pan podjąć działanie, żeby to się wszystko nie zawaliło, ale ten mechanizm tak złożony, że ja nie jestem w stanie panu wytłumaczyć dlaczego, bo ludzki umysł nie jest w stanie tego ogarnąć. Proszę tylko moją rekomendację zrealizować. I teraz Harari mówi, inni badacze, także niedawno czytałem interesujące opracowanie Bruce'a Schneiera, specjalisty od cyberbezpieczeństwa, że systemy sztucznej inteligencji będą, niezależnie od złych intencji, niezależnie od tego, czy ktoś nimi będzie manipulował, będą po prostu hakowały ludzi i ludzkie systemy. Hakowanie w szerokim rozumieniu to jest znalezienie w systemie słabego punktu i zmodyfikowanie jego form działania. I teraz Harari mówi, będziemy zhakowani, ludzie będą zhakowani, systemy społeczne będą zhakowane. Shoshana Zuboff, sugerując, że jest płucz za męskim lustrem, mówi, że to już się dzieje. I moim zdaniem grupą społeczną, która jest w największym stopniu zhakowana, najpełniej przy złudzeniu podmiotowości, możesz sobie wybrać dowolną tożsamość płciową czy inną, możesz sobie dowolny stylu ubierać się, możesz tatuaże wymyśleć, super oryginalne, tak? Może niedługo będziesz mógł modne chipy sobie zamontować między palcami nóg albo gdzieś indziej, tak? Które dadzą ci niepowtarzalne przeżycie. I teraz młode pokolenie już zostało zhakowane, a dobre hakowanie polega na tym, żeby zhakowany nie był świadomy tego, że jest zhakowany, żeby miał wrażenie, ja jestem podmiotem, ja decyduję o której... W której minucie od obudzenia włączę komputer czy smartfona. Ja decyduję, którą przeglądarkę uruchomię. Ja decyduję, jaką grę będę grał, jaki portal czy cokolwiek. Kompletne złudzenie podmiotowości w surfowaniu. Coraz bardziej wyrafinowane techniki uzależniające. I podejrzewam, że młodym ludziom się to nie spodoba, ale gdy widzę niektóre typy reakcji, to myślę, że to są reakcje w wyniku zhakowania. Oczywiście stary umysł nie jest odporny z natury swej bardziej na hakowanie, chociażby na nowinki nie jest tak podatny, tylko może dlatego nasze pokolenie, jeśli panią mogę do mojego pokolenia zapisać, a już niechętnie, to po prostu mniej jesteśmy zanurzeni, mniej czasu poświęcamy, a więc nas jest trudniej zmanipulować nie dlatego, że jesteśmy od was mądrzejsi, inteligentniejsi, tylko mniej czasu, mniej szans dajemy cyberdraniom, żeby nas zhakowali. Znowu powrócę do tego, w jaki sposób będzie się to... Ja wygłosiłem przemówienie przed chwilą, czy nie? To było przemówienie? Powiedziałabym lekki monolog, czy też wykład, ale to... Mam nadzieję, że mikrowykład nie trwał 40 minut. Ale teraz już chciałabym coś powiedzieć, że to, o czym pan mówi... Czyli dla pana, jako socjologa, jest to pewien problem, nad którym się pan pochyla. Ale dla polityka Andrzeja Zybertowicza może być to po prostu kolejnym narzędziem jego wpływu, czy nawet manipulacji. Akurat
Cybertowicz narzędziami nie dysponuje, ale problem jest taki, że to, co ale to może pan wielu badaczy mówi, ale moment, oczywiście istnieją zagrożenia ze strony inwigilacji przez służby, przez policję, przez inne jakieś instytucje biurokratyczne. To są zagrożenia rzeczywiste, ale skala penetracji ludzkiego myślenia realizowana przez podmioty takie... Jest szersza i głębsza. Jak z Doliny Krzemowej czy z rejonu Shenzhen w Chinach, to jest nieporównywalna. To jest tak jakby mały chłopiec, który tam podgląda przez okno, co tam się dzieje w domu u kolegi i ktoś, kto ma kamery we wszystkich tych domach. Prawda? Służby muszą przejść procedurę prokuratorsko-sądową, żeby komuś założyć podsłuch. Tymczasem te nasze smartfony są regularnie podsłuchiwane, a nawet nie trzeba podsłuchiwać ich głosowo, żeby, dam przykład, smartfony zawierają przyspieszeniomierze, czyli urządzenia, które jakby i są programy, które po sposobie, w jaki sposób trzymamy w ręku komórkę, mogą określić nie tylko to, czy jesteśmy trzeźwi, czy nie trzeźwi, ale na przykład czy mamy początki choroby Parkinsona. Wcześniej niż delikwent się dowie, ktoś, kto kupi, to nie musi być cyberpan z Doliny Krzemowej. Ktoś, kto od brokera danych kupi pakiet informacji na temat jakiejś grupy społecznej, może dowiedzieć się, ile osób tam ma podatności na jakie choroby, albo u ilu się już jakieś choroby zaawansowały. Panie profesorze, jaki jest pana stosunek emocjonalny do tego? Czy bo to już jakby to jest, pan używał takich słów jak, że właśnie wśród tych młodych ludzi to jest taka technofilia, ale czy już u pana nie występuje taka technofobia? Jeśli fobia miałaby polegać na tym, że ja nie kontaktuję, nie korzystam z tych urządzeń, czyli boję się dotykać, to ja mogę wyciągnąć mój smartfon prywatny, służbowy, tablet, komputer domowy, komputer podróżny, korzystam. Ale jestem na przykład na Twitterze, to na Twitterze pierwszy kontakt pani ze mną nawiązała, prawda? Oglądam filmiki, słucham muzyki na YouTubie. Jestem na Facebooku, chociaż staram się stosować jakąś higienę, abstynencję, więc to nie jest technofobia. Ja powiedziałbym inną tezę, że gdybyśmy chcieli określić, jaka ideologia jest dzisiaj dla ludzkości najbardziej niebezpieczna, to powiedziałbym, nie ma bardziej niebezpiecznej ideologii niż technoentuzjazm. I dzisiaj, jak tą rozmowę Harariego z Kahnemanem sobie odsłuchiwałem, to tam znalazłem uzasadnienie. Bo Harari mówi tak. Czy zagrożeniem jest wojna jądrowa? Tak, oczywiście są ogromne potencjały, ale nikt nie ma wątpliwości, że to jest zagrożenie i wprowadziliśmy rozmaite procedury non-proliferacji i tak dalej. Czy zagrożeniem jest klimat? W zasadzie, jeśli by się klimat zdestabilizował, nikt nie ma wątpliwości, że jest zagrożenie. Ale to, czy zagrożeniem jest rozwój techniki, rozwój sztucznej inteligencji, nanotechnologii, biotechnologii, to jest pełne entuzjastów, którzy mówią, ale korzyści są większe, trzeba spróbować, trzeba rozwiązać problemy. Ale to też się zmienia, prawda? Ale cały czas jest potężny nut, który wybitny białoruski analityk Eugene Morozow nazywa technologicznym solucjonizmem, czyli wiarą w to, że pomocą technologii możemy, jak tylko się skupimy, dostateczną ilość środków władujemy, wynajmiemy inteligentnych ludzi, rozwiązać każdy problem. Technologiczny solucjonizm. I teraz technoentuzjazm to jest wąskie myślenie. Na przykład ja o tym napisałem, jakiś kolega fizyk, profesor z UMK próbował to wyśmiewać, ale pewno nie rozumie tego, co ładnie wskazał Harari, co dla mnie jest oczywiste, jako dla badacza procesów poznawczych od lat. Ktoś może być bardzo inteligentny, może być super badaczem jakiejś dziedziny biologii, chemii czy fizyki, ale on jak pracuje nad swoimi odkryciami, to ma postrzeganie tunelowe. Musi się na tym skoncentrować, żeby całe moce umysłu skumulować tak, żeby rozwiązać trudny problem, którego może nikt jeszcze w dziejach ludzkości nie rozwiązał. Jakie to fascynujące i trudne. Ale on nie ma ani wyobraźni, ani narzędzi do opisania społecznych konsekwencji swoich odkryć. Bo on po prostu się tym nie zajmuje. Na to trzeba spojrzeć tylko socjolog, psycholog, historyk, badacz kultury może powiedzieć, jakie będą konsekwencje.
Albo ekonomista może powiedzieć, czy to, co pani wspomniała, czy chińska kryptowaluta może być game changerem, który zmieni geopolitykę. Tu żaden matematyk, który opracowuje algorytmy czy modele, które mają tą kryptowalutę uczynić szczelną w warunkach, gdy komputer kwantowy zwiększy skokowo możliwości obliczeniowe i łamania szyfrów, tak? Ten matematyk może być genialnym umysłem, ale on nie jest w stanie rozumieć, jak na procesy ekonomiczne, jak na procesy wzorców ludzkich zachowań przełoży się sytuacja, w której na przykład wiele podmiotów w wielu krajach odejdzie od dolara jako waluty i miliardy ludzi przestaną rezerwy trzymać w skarpetkach, w dolarach, tylko będą trzymali na pendrive'ach z hiszpańskich, nie, to jeszcze nie byłoby źle, z hiszpańskimi, tak. Tylko z chińskimi kryptowalutami. Tak? Mhm. I teraz to jest właśnie niepatrzenie na te wymiary, to jest technoentuzjazm. Wiara w to, że rozwiążemy jakiś problem narzędziami technologicznymi przy miniaturowej wyobraźni socjologicznej. Mhm. Pan się bardzo tym emocjonuje. No jak już się rozkręcę, to tak. Ale potem się zmęczę i jestem już spokojny. Biorę pana na zmęczenie. Bierze mnie pani na zmęczenie. Gdzieś przeczytałam to zupełnie zmieniając temat. Ale że, czy to prawda, że zbiera pan książki, w których tytule jest gra? Był taki okres czasu, że... Tylko mi przyszło do głowy, że zbierałem, gra z klasy, miałem tak. Chyba cały regał tych książek, ale okazało się, że to słowo jest jak chyba jakimś wabikiem przez wydawców nadużywane, że mnóstwo szmelcu po prostu. No tak, ile to kryminałów jest, prawda? Też kryminałów, jakichś tam romansów. No ale erotycznych mamy, rzeczy, ale mamy jest grę w klasy, prawda? Oczywiście, ale jest też trochę klasyki, jest rzeczy z pogranicza filozofii, które były ważne. Mhm. Nawet prowadziłem kiedyś przez jeden semestr w ramach wchodzenia w te tematy przedmiot pod tytułem Socjologia gry finansowej wiele lat temu, ale potem nie kontynuowałem tej tematyki. Czy lubi pan to słowo gra w jaki sposób? Nie, bo natura świata, ja wie pani w sensie epistemologicznym jestem tak zwanym konstruktywistą. Mhm. To znaczy, że wiedza nasza nie odtwarza świata, jakim jest, tylko że proces produkcji wiedzy jest pewną grą, interakcją między językiem, między naszymi wyobrażeniami, a naszymi doświadczeniami. Że instytucje społeczne są pewnymi konstruktami. Że także prawdy, może nie wszystkie, ale większość tak zwanych prawd to są także społeczne konstrukty. I w tej sytuacji, a czym jest gra? Gra to jest sytuacja, w której reguły możemy, jeśli się dogadamy, albo jeśli jedna ze stron narzuci drugiej, zmieniać, tak? Powiedzmy, wprowadzenie stanu wojennego to jest siłowa zmiana reguł gry. Ja powiedziałem, zmiana ontologii społecznej, prawda? Ze kraju półwolnego staliśmy się zniewolonym. Ja, to nie chodzi o aspekt miejsca, w którym jestem w ogóle, tylko to też dobre ilustracyjnie, prawda? I teraz... gra, jak się to pojęcie głębiej wejdzie, jest dobrym narzędziem do analizy trendów kulturowych, na przykład. Ta teza, od której pani zaczęła. Mhm. Prowadząc gry na obszarze mody, można powodując, że na przykład ludzie starzy są niemodni, ludzie brzydcy są niemodni, można pewną estetykę tak wylansować, że eutanazja wyda się fajnym rozwiązaniem. Że w istocie od pewnego momentu pomarszczenia dziaderstwa należałoby oczekiwać, że oni jednak poproszą nas o pomoc w odejściu z tego świata. Powiedział pan o grze i tutaj sobie tak pomyślałam, też lubi pan metafory, to tak pomyślałam sobie, że... Co lubię? Metafory. Aha. I pomyślałam może sobie, metafory że... metafory mnie lubią. Może metafory lubią pana, to jeszcze się nad tym zastanowimy, ale pomyślałam sobie, że te gry... szeroko rozumiane jako zjawisko społeczne, polityczne, że do czasów pojawienia się tej technologii, o której mówiliśmy, to myśmy grali właśnie tak w gry planszowe. A w tej chwili przeszliśmy właśnie na te gry, które w cyberprzestrzeni się dzieją. W dzieciństwie z tatą, mamą i siostrą. Chińczyka graliśmy przez wiele wieczorów. No, tak.
Ja dla małych synem, dzieci tak? Przecież też nauka także emocji. A pamięta pan grzybobranie, taką grę? Chyba nie kojarzę. Tak, no cudowna też była. Mi się zdaje, że to nie, bo ja jestem daltonistą. A. Ja pojechałem kiedyś z ojcem do lasu. To nie wiedział zbierać. Pan nigdy, czy w tym Chińczyku pan ma żółte, czy piątki niebieskie. Mówi, przeszedłeś, po poziomki depczesz, a ja ich nie widziałem. No tak. Pod listkami. Niektórych, nie jestem kompletnym daltonistą, więc grzybobranie to nie moja melodia. To jakie pionki pan wybierał w Chińczyku? Jaki kolor? Jeśli są jaskrawe i różnią się bardzo, to nie mam problemów. Jak są pokrewne. I to... blisko siebie te kolory są. Tam się zieleń z zieleń z czerwienią. Powiedzmy, lecą cztery krecki, ktoś mówi, ktoś widzi cztery. Ja widzę jeden kolor. Myślę, wszystkie są takie same. Nie, każda jest inna. Tak, więc z grzybami tutaj proszę mi nie zajeżdżać. To jak pan... Nie, bo tam były, to były grzyby, to też była planszowa gra. Ale kolory, grzyby no, miały no, kolory. Tak, no i co? Tak, ja bym brązowa... był na przegranej. Pan, a kto panu krawaty dobiera, pan wkłada? Jak to żona. No i to wtedy jest bezpiecznie, tak? Ale trzeba komuś zaufać. Tak? No. Niedługo przejdziemy... Można czasami sprzedawczynię poprosić. Można, ale to też trzeba się wykazać zaufaniem, prawda? Bo jeżeli na przykład będzie sprzedawczyni, będzie akurat... Ale potem żona będzie wyborcą Platformy Obywatelskiej, to może panu bardzo złośliwie dobrać krawat. Mogę sobie wyobrazić, tak. Mhm. Więc to jest... A propos o wyborcą Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo. W roku 2015 wraz z moim zespołem napisaliśmy książkę Państwo Platformy, bilans zamknięcia. Wiele osób było wtedy wkurzonych. Dlaczego bilans zamknięcia? Myśmy ją napisali kilka miesięcy między wyborami wygranymi przez Andrzeja Dudę przed wyborami parlamentarnymi. Ona się ukazała około miesiąca przed wyborami parlamentarnymi z takim zamysłem, żeby była dostarczała pewnej amunicji. Wie pani, jaką metodę badawczą zastosowaliśmy? Braliśmy albo statystyki obiektywne, GUS-owskie, Eurostatu czy inne, żeby pokazywać pewne efekty rządów Platformy, albo braliśmy wypowiedzi krytyczne na temat Platformy z mediów sprzyjających Platformie, bo na przykład Newsweek. I wtedy wydawało się to nadmiernie śmiałe, że napisaliśmy bilans zamknięcia. Dzisiaj się to wydaje, że Platforma już jest właśnie jakimś takim korkociągu. Znaczy, w dół, na pewno ale, w bardzo trudnym momencie. Ale ciekawostka, nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie. My podamy też wydawnictwo Fronda, też damy do w linku. W tym okresie przed wyborami chciałem paru kolegów, profesorów, którzy sympatyzowali z Platformą, mówię, przeczytajcie, bo ta książka ma ambicję naukową, ma recenzenta naukowego, ma tabelki, wykresy, tak? Chcieliśmy, żeby spełniała stan, mimo że jest ma wektor polityczny, żeby spełniała standardy poprawności naukowej. Mówię, zróbmy dyskusję, skrytykuj tę książkę. Odmówili koledzy, którzy wcześniej korzystali z platformowych grantów, powiązań czy innych rzeczy. Nie chcieli przynieść standardy. Jeszcze powiem, ale pan sam powiedział, że pan też jest zakładnikiem swojego środowiska politycznego. Ale dlaczego nie chcieli powiedzieć, Zybertowicz i jego koledzy się tu mylą, obraz jest inny. Dlaczego nie chcieli? Inaczej mówiąc, dla mnie badaczem, który jest fair, jest profesor Gdula. I jego poglądy często są dla mnie kompletnie nie do przyjęcia, ale jeśli on jest socjologiem, który wszedł w politykę i też ponosi, płaci pewną cenę bycia w polityce. Natomiast wielu socjologów, politologów wymądrza się na temat polityki, ale nie ma odwagi w debacie publicznej bronić jakiegoś... Ja sądzę, że jednym z przyczyn tej nędzy Platformy jest to, że mimo, że większość środowiska nauk społecznych, być może w ogóle akademickiego w Polsce, sympatyzowała przez lata z Platformą, nie potrafili jak żadnego zaplecza intelektualnego dla Platformy stworzyć. Ci profesorowie, którzy sympatyzowali z Prawem i Sprawiedliwością, nie bali się wchodzić, podejmować się ryzyko przegrywania w wyborach. Niektórzy przegrywali. Tak? Dlaczego? Bo sądzę, że przy wszystkich ułomnościach obu stron ci platformerscy byli... O, ja te ułomności swojej strony może dobitniej widzę, bo czasami z bliska. Z bliska. Tak? Po prostu mam wrażenie, że
po jednej stronie jest zakorzenienie w tysiącletniej tradycji Polski, a w drugiej stronie taki jakiś taki wydrążony aksjologicznie kosmopolityzm. I jak socjolog kosmopolita krytyczny wobec rządzących ma zaangażować się po stronie partii opozycyjnej, skoro w głębszym sensie on nie jest przywiązany do tych wartości, które będzie głosił, mówiąc o standardach demokracji liberalnej. Naszymi gośćmi byli tutaj państwo Wielomscy, pan profesor Wielomski i jego żona, pani Magdalena Ziętek-Wielomska. I właśnie też takie rozróżnienie robili, że się na ta prawica i lewica, czym ona się tak naprawdę różni, że właśnie bycie konserwatystą, bycie też jakby osobą prawicową, to jest bardziej właśnie narodowe, a z kolei właśnie to liberalno-lewicowe jest bardziej kosmopolityczne i że to już jest takie bardziej rozróżnienie, a nie już rozróżnienie tego dawnego. Z tym, że ja nie traktowałbym kosmopolityzmu jako czegoś obraźliwego, chociaż w dyskursie publicznym to często jest takie. To często jest tak jest, prawda? Ale tutaj bardziej chodzi o nie. No to też ale ja bym chciał, żeby ci, którzy mają wizję kosmopolityczną, którzy mają wizję Europy ponarodowej, niech wprost o tym mówią. Tak, chcemy, żeby Polska była częścią Europy ponarodowej, żeby nasza tradycja chrześcijańska, narodowa rozpuszczała się w wizji sprawiedliwszego świata. Ale to będzie konkretna kolejna międzynarodówka. No tak, ale to niech opowiedzą się, niech otwarcie powiedzą tak. No tak. Panie profesorze, muszę o to zapytać, ponieważ zwracam się do pana cały czas, panie profesorze, i konsekwentnie będę to robiła. Ale to nie jest obowiązkowe. Wiem, że nie jest obowiązkowe, ale ponieważ jest pan doktorem habilitowanym i co więcej wieloletnim wykładowcą, czyli tak się też zwyczajowo mówi. Natomiast właśnie o tym pytaniu, które pierwsze powiedziałam, jakie koszty ponosi Andrzej Zybertowicz, socjolog, za bycie Andrzejem Zybertowiczem, politykiem. Teraz pan pokazał też tę książkę o Platformie i mówił pan trochę o środowisku. I teraz dwa lata temu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przegłosowała to, żeby pan tego tytułu profesorskiego nie dostał. Mm-hmm. Jak pan się z tym czuje i co pan o tym myśli? Jeden z moich wychowanków, który zna moją książkę habilitacyjną, wydana w 1995 roku pod tytułem Przemoc i Poznanie, studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, w której to książce napisałem o tym, że także w procesie karier naukowych, w procesie sukcesów lub klęsk teorii nie leżą czynniki merytoryczne, tylko czynniki właśnie koleżeńskie, finansowanie, strzelenie się w modę. Mówi, to się wydarzyło z twoją profesurą, to jest potwierdzenie, że to, co napisałeś w książce habilitacyjnej jest trafne, że te mechanizmy działają i tak dalej. Ale a propos profesorstwa, ponieważ po każdym wystąpieniu medialnym, gdzie prowadzący audycję, czy Monika Jaruzelska, czy Monika Olejnik mówi, panie profesorze, odbywają się głosy, że Zybertowicz nie jest żadnym profesorem, ja muszę przeprowadzić dla naszych widzów typologię profesorów. Proszę bardzo. Otóż najniższa ranga profesorów to jest tak zwany profesor grzecznościowy. Na uczelniach się przyjęło, że jak ktoś zrobi habilitację, czyli staje się tak zwanym samodzielnym pracownikiem nauki, to grzecznościowo ci starsi profesorowie, żeby wykazać swoją łaskawość wobec młodszego kolegi, mówią panie profesorze. I to już tak się przyjęło. Potem po jakimś czasie ci doktorzy habilitowani mogą zostać, czasami szybciej, czasami później, profesorami uczelnianymi, czyli zatrudnieni teraz to już w ogóle się zmieniło, bo to ciągle się zmienia, ale był tak jeszcze za moich czasów, mógł zostać profesorem uczelnianym, zatrudnionym na jakiejś uczelni. I ci profesorowie to byli tak zwani profesorowie tylni, ponieważ jak opowiadał mi pewien kolega z mojego instytutu, jak wprowadzono profesorów uczelnianych, to ci tak zwani belwederscy czy tytularni, czyli zaniepokojeni, bo nagle tu jakiś motłoch habilitowany się robi profesorami. Więc wydano wytyczne, że profesor z tytułem pisze się przed nazwiskiem profesor, doktor, hab, imię, nazwisko, powiedzmy Alojzy Bąbelkiewicz, mam nadzieję, że nie ma takiego na stanie, ale jak jest tylko uczelnianym, to się pisze doktor Haf, Alojzy Bąbelkiewicz, profesor UMK, profesor UW i tak dalej. Czyli to jest tak zwany profesor podwórkowy, bo on jest na swoim podwórku profesorem. No ale oczywiście wszyscy, jak już jadą na konferencji do innych miast, to też do nich mówią panie profesor. Potem jest
był profesor z tytułem, który dzielił się na profesora z tytułem nadzwyczajnego, który był niższej rangi i wyższy z tytułem może być zwyczajny, chyba teraz to zniesiono. Ale oprócz tego, to jest mój przypadek, można być profesorem przez zasiedzenie. Tyle lat do mnie dziennikarze mówili, panie profesorze, że im weszło to w nawyk. Mówią przez zasiedzenie, co drażni niektórych purystów albo też zwolenników antypisu. Wreszcie można być jeszcze w inny sposób profesorem. Ja częściowo nie jestem. Można być folksprofesorem, czyli profesorem ludowym, bo lud uznaje, że ten gość jest taki fajny, że trzeba do niego mówić panie profesorze. Jest to w jakimś sensie odpowiedź na moje pytanie, ale przypomnę panu profesorowi, że pytanie było, jak pan się z tym czuje i co pan o tym myśli? I teraz pytam Andrzeja Zybertowicza, nie socjologa, nie naukowca, nie polityka, ale człowieka, bo myślę, że to jest przykre. I tak, i nie, bo czasami prawda jest weselsza. Po pierwsze, mówiliśmy wcześniej o grze. Mówiłem o tym, że ja jestem konstruktywistą. Przecież tytuł profesora to jest społeczna konwencja. To nie jest tak, że w genach masz jakąś mądrość, ona została rozpoznana, tu chirurdzy czy analitycy zrobili sekwencję genomu, ten gość kwalifikuje się na profesora, trzeba mu przed nazwiskiem to napisać. Tak? To jest pewna społeczna konwencja. Jak się spełni oczekiwania zapisane tam w ustawie czy w innych aktach prawnych, to dostaje się taki tytuł. To jest odmiana powiedzmy jakiegoś tam szlachectwa w nauce i tak dalej. No ale społeczną konwencją jest też przyznanie komuś Nagrody Nobla, wymieniony tutaj Daniel Kahneman. Niektórzy nobliści na swoich uniwersytetach nigdy nie zostali profesorami. Zresztą profesorstwo na uczelniach innych systemów jest czymś innym. I teraz ta społeczna konwencja jest uznawana za pewną godność, tak? Do której ludzie dążą. Teraz, ale jak kiedyś mnie spytał młody doktorant, panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby zostać profesorem? Ja powiedziałem, jeśli pan myśli, że trzeba zrobić jakieś odkrycie naukowe, to pan się myli. Żeby zostać profesorem, trzeba być zaakceptowanym przez innych profesorów. I to jest podstawowy wymóg. A co trzeba spełnić przedtem, żeby być zaakceptowanym przez innych profesorów, to nijak nie jest związane ani z prawdą, już troszeczkę z warsztatem naukowym albo z symulacją warsztatu naukowego. Tak? Czyli teraz jest taka sytuacja, że pewna grupa ludzi, która uczestniczyła w procesie rozpatrywania mojego wniosku profesorskiego, poczynając od koleżanek i kolegów z mojej Rady Wydziału, potem od wyznaczenia pierwszej grupy recenzentów, potem tak zwanych superrecenzentów, uznała, że ja na to nie zasługuję. Chociaż jak wykazałem w takiej analizie, która jest też dostępna w internecie, jeśli by wziąć pod uwagę współczynniki mojej cytowalności międzynarodowej, to ja mam większą cytowalność niż wszystkich 5 recenzentów mojego wniosku razem wziętych. A w przypadku superrecenzenta, nie wymienię jego nazwiska na tym etapie, profesora socjologii z Poznania, który wytknął mi, że mam słabo zaawansowaną współpracę międzynarodową, ja mam cytowanie międzynarodowe, on nie ma żadnych. Czyli on, który pewnie jeździł na jakieś jedne, drugie, trzecie stypendia, w jakichś projektach uczestniczył, co z tego? Owoce tej pracy nie zostały przez nikogo odnotowane. I teraz, inaczej mówiąc, jeśli weźmiemy pewne zobiektywizowane kryteria, chociaż każdy wie, że jestem sędzią we własnej sprawie, więc to jest tylko mój punkt widzenia, to sądzę, że w porównaniu z szeregiem innych osób, które w tym samym czasie wystąpiły o wnioski, nie należy się to jak przybuda. Nie dostałem, ponieważ zapłaciłem cenę za pewną wyrazistość funkcjonowania w roli politycznego komentatora. No i teraz, ponieważ wykazałem w analizie tych pierwszych 5 wniosków, że przynajmniej w niektórych z tych recenzji były rażące nadużycia, wykazałem, że niektórzy koledzy z boku też to uznali, że nie można mieć szacunku do niektórych z tych recenzentów oraz członków komisji, którzy te recenzje potraktowali poważnie. Teraz proszę zobaczyć, co się wydarzyło w grze społecznej, pani Moniko. Otóż ludzie, którzy zachowali się tak, żeby stracić mój szacunek, ale także szacunek niektórych obiektywnych komentatorów, odmówili mi tego tytułu. I teraz
tacy ludzie, jaki byłby smak tytułu profesorskiego w tej grze społecznej o zaszczyt instytucjonalny, jeśli by ten tytuł był przyznany przez ludzi, których nie sposób szanować, bo nie wykazali odwagi cywilnej. Nie pokazali odwagi, żeby na posiedzeniu sekcji powiedzieć, ta recenzja jest nie fair. Nie możemy jej traktować poważnie. Czyli po ludzku. Pana to nie boli. Może by mnie bolało, gdyby dalsza część mojej drogi życiowej była związana ze światem akademickim. To wtedy miałoby to wpływ na moją pozycję, na możliwości zarabiania i tak dalej. Jestem w tym etapie życia, że patrzę na to jako badacz gier społecznych. I raczej jest to dla mnie zabawne, jak pewnie ludzie pokazali swoją małość. Nie jest to zabawne raczej niż satysfakcjonujące, bo wolałbym, niektórzy z nich mają rzeczywisty dorobek i nagle zachowali się w sposób niski. Nie chcę bawić się tu wymieniania nazwisk, chociaż być może kiedyś w jakiejś książce bym to opisał. Chociaż dopóki mnie kręcą sprawy cywilizacji cyfrowej, to szkoda mi czasu na tamte rzeczy. Tu są fascynujące rzeczy. Czy uda się młodych ludzi ocalić przed schakowaniem przez cyberdrani? To jest fascynujące. Jest i ja niestety właśnie zapomniałam przynieść ze sobą i też nie będę... Czy my już nie rozmawiamy drugi dzień? Trzeci. Ale ja bardzo mało mówię, panie profesorze. Może pani mnie potem wycinać. Nie. Będę bardziej dyscyplinować, jak będziemy pytania już od widzów. Albo może na 6 odcinków zamienić. Może będziemy. I potem zrobię loterię, czy któryś z nich będzie interesujący. Bardzo ciekawe teksty i w linku podam, nie zabrałam i zapomniałam też w plusie, minusie, czyli dodatku do Rzeczpospolitej weekendowym jest tekst i też nawet zapomniałam nazwisko, ale jest to właśnie poświęcone tym tematom, o których mówimy i też ktoś z Klubu Jagiellońskiego, świetny tekst o tym, który pozostawia pewien rodzaj nadziei, że ciągle ta cyberprzestrzeń, ona daje pewne metody i my możemy jednak wznieść się ponad nie i je wykorzystywać, a nie dać się wykorzystywać im, tam, że tam było trochę takiej nadziei. Panie profesorze, teraz przejdziemy wobec tego do pytań naszych widzów, choć i tutaj kilka pytań moich też się zaplączy i mam nadzieję, że wszyscy będziemy usatysfakcjonowani. Także przechodzimy do pytań widzów. Panie profesorze, mamy sporo pytań. Tak jak pana prosiłam, żeby pan też wybrał niektóre z nich, niektóre już właściwie odpowiedzi padły na te pytania. Ja mam takie dwa pytania trochę osobiste, zarówno do pana, jak i do pana prezydenta, które w jakiś sposób właśnie osobiście mnie dotyczą. Pierwsza rzecz to jest kwestia weta pana prezydenta dotycząca ustawy degradacyjnej. Ta ustawa była takim dla mnie impulsem pójścia w politykę i jak zawsze podkreślałam, że nie ze względu na mojego ojca, tylko ze względu na to, że ta ustawa dawała możliwość politykom ingerencji w życie wojskowych i całej armii, czyli wtedy, kiedy minister bez sądu decyduje o tym, że można kogoś zdegradować na zasadzie takiego zapisu sprzeniewierzenie się moralności wojskowej, czyli właściwie jakiś donos by wystarczył, żeby kogoś zdegradować, czyli zasada o domniemanej niewinności się nie liczyła. I ja kilka dni przed wetem pana prezydenta, pamiętam było to przed świętami Wielkiej Nocy, razem z pułkownikiem Bielcem, przewodniczącym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ale również panem Januszem Zemke z SLD, taki apel do pana prezydenta połączony z konferencją prasową, zorganizowaliśmy, czy SLD zorganizowało i Związek Żołnierzy. I ja tam zwróciłam się do pana prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, żeby właśnie
Jeśli to jest konieczne, żeby zdegradował symbolicznie mojego ojca, ale żeby nie upokarzał jego podwładnych, a również innych wojskowych, ponieważ wiedziałam, że wprowadzenie takiej ustawy, ono niezależnie kto będzie rządził, daje politykom ogromną władzę nad wojskiem. No i armia zawsze ona jest trochę upolityczniona, ale tutaj by właściwie no, upolityczniała jeszcze bardziej. Użyłam takiego hasła, że wojskowi mają służyć ku chwale ojczyzny, a nie ku chwale polityków. Czy miał pan jakiś wpływ na tę decyzję prezydenta, albo był pan też świadkiem tego, kiedy prezydent rozważał właśnie takie weto? Mam wrażenie, że nie miałem wpływu, ale pamiętam rozmowę na ten temat. Wiem, że chęć weta była dla prezydenta od początku jasna i wynikało to z jego głębokich przekonań, ale nie potrafię, tyle rzeczy się w międzyczasie wydarzyło, nie potrafię zrekonstruować linii rozumowania, ale być może pomostem do tej linii rozumowania jest postawa prezydenta wobec sytuacji upamiętniania przeprawy w Siekierkach. Mhm. Prawda? Czyli szacunek wobec krwi żołnierskiej i rzemiosła żołnierskiego w konkretnych jednak historycznych warunkach, gdzie nie było wyboru. I to nie była praca dla tajnych służb, tylko to była praca, w której się z otwartą przyłbicą nosiło. To chyba były jakieś uroczystości w Kołobrzegu, kiedy pan prezydent powiedział, że krwi polskiego żołnierza nie powinno się dzielić. Tak, i ja myślę, że to wynikało z głębokich przekonań prezydenta, że jest potrzebna ciągłość w pewnych obszarach. Mm-hmm. I jeśli ja pamiętam, nie pamiętam szczegółowej argumentacji, jeśli pamiętam klimat tej rozmowy, to wynikało po prostu Ja potem dziękowałam panu prezydentowi za tę decyzję, bo rozumiałam, że ona była bardzo trudna, ponieważ to była decyzja podejmowana też w specyficznym czasie dla pana prezydenta, a ponieważ dla nikogo nie jest tajemnicą, że stosunki między MON-em a pałacem nie układały się najlepiej za czasów pana ministra Macierewicza. No i kiedy już pan Macierewicz odszedł, a był to jego pomysł, ale minister Błaszczak to przejął, w związku z tym znowu w jakiś sposób taki konfliktowy pan prezydent przeciwstawił się swojemu środowisku. No więc tym bardziej doceniałam. Ja mam wrażenie, że to się wiąże z ogólną postawą Andrzeja Dudy, której dobrym przykładem jest jego projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej. Tak, i nic za tym nie poszło, prawda? Tak, ale to jest zupełnie osobna sprawa. Mnie interesuje tylko pokazanie sposobu myślenia i odczuwania spraw polskich przez prezydenta. Prezydent ma zdecydowane poglądy po stronie życia. Zdecydowany, ale wie, że rolą głowy państwa jest branie pod uwagę interesu całości społecznej. Mm-hmm. Nieważne, czy nazwiemy to narodem, czy społeczeństwem. Mm-hmm. Chodzi o warunki do stabilnego rozwoju całości, czyli zmniejszanie pól konfliktów. Mm-hmm. I sądzę, że ustawa ta kompromisowa, ten projekt w sprawach aborcyjnych i weto tutaj jest wyrazem tej samej odpowiedzialności. Mm-hmm. No pamiętam ten dzień tego właśnie tej propozycji prezydenta, żeby w tej ustawie aborcyjnej, żeby jednak te kwestie aborcji związanej z wadami letalnymi, żeby to wprowadzić. Kilka godzin wcześniej córka państwa, pani Agaty i pana Andrzeja Dudy, państwa prezydentostwa, poszła jeszcze dalej w tym, ale rzeczywiście, no i też się dziwiłam pewnym środowiskom, że nie poszły, żeby chociaż tę sprawę w jakiś sposób, słowo załatwić jest złe w tym momencie, kiedy chodzi tutaj o kwestie życia i śmierci, rozumiane z jednej i z drugiej strony.
No, ale to już jest zupełnie inny temat. I temat drugi, jak powiedziałam, też osobisty. To w czasie wyborów pierwszej kadencji pana prezydenta, pan prezydent w jakiś sposób zobowiązał się, nie chcę powiedzieć obiecał, ale zobowiązał się w jakiś sposób pomóc frankowiczom. I potem to ucichło. I teraz tak sobie myślałam, że teraz, kiedy dużo się dzieje, prawda, i są te decyzje płynące z Unii Europejskiej, teraz Sąd Najwyższy też ma te sprawy rozstrzygnąć i wydaje się na to, że te rozstrzygnięcia będą na korzyść frankowiczów, że może błędem pana prezydenta było nie załatwić samemu tej sprawy, bo i tak stanie. Prezydent nie może załatwić samemu tej sprawy. Ale nie ciągną tego wątku już potem właściwie dalej. No. Nie tak. Po pierwsze, od pierwszych tygodni prezydentury pamiętam... To dlaczego obiecywał w takim razie? Dlaczego się zobowiązywał, skoro wiedząc, że nie będzie mógł? Od pierwszych tygodni prezydentury prezydent polecił swoim współpracownikom, pamiętam moje rozmowy z ministrem Maciejem Łopińskim, żeby tą sprawę wziąć na tapetę. Odbyło się szereg spotkań z ekspertami finansowymi, różnymi. Były konsultacje z przedstawicielami rządu, Ministerstwa Finansów, z niezależnymi ekspertami i maksimum tego, co udało się zrobić, co uznano za realne, była ustawa o szczególnej pomocy ludziom, którzy wzięli kredyty, mają problemy. Z tej ustawy 600 milionów złotych, jeśli się nie mylę, zostało wykorzystane. Ją prowadził później minister Paweł Mucha. Ona przeszła i ona jest pomocą dla tych kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu i ileś rodzin skorzystało z tej ustawy. Natomiast tej obietnicy oryginalnej prezydent uznał, że w tych warunkach i ekonomicznych, i politycznych, jakie były, nie był w stanie zrealizować. No myślę, że też to się wiązało. Pan może oczywiście zaprzeczyć, bo pana funkcja troszkę nawet tego będzie wymagała, że też pewna analiza polityczna, że ci frankowicze, do których ja należę, że to nie jest elektorat pana prezydenta, w związku z tym nawet to niewiele może zmienić. Całkiem, bo wśród tych, którzy głosowali na Andrzeja Dudę w pierwszej kadencji, byli tacy, no tak, ale to nie był taki, no bo to jest tak ta klasa średnia, więc... Ale i przecież nawet gdyby prezydent może napisać dowolną ustawę zgodnie z warsztatami, z zasadami warsztatu legislacyjnego, ale przecież ona musi mieć jeszcze większość sejmową. No wiem. A jeśli większość sejmowa uzna z powodów takich lub innych, że to jest nie do przyjęcia, to nie będzie przyjęte. Tak? Prezydent próbował rozwiązać pewne napięcie ustrojowe w swoim projekcie referendum konsultacyjnego. Napięcie ustrojowe między tym, że jako polityk pochodzący z wyborów powszechnych ma największy mandat w całym systemie politycznym. Nikt nie ma większego mandatu. Ale zasady ustrojowe dają wąski obszar sprawstwa prezydentowi. I ci, którzy zgłaszają różne zastrzeżenia, to tak, także część pytań, które czytałem przed naszą rozmową, bierze się jakby z niezrozumienia tej sytuacji, że prezydent w naszym systemie ustrojowym jest w sytuacji paradoksalnej, ponieważ ma maksymalną legitymizację, wiążą się z tym wysokie oczekiwania wyborców i także tych, którzy nie uczestniczą w wyborach, czyli w ogóle obywateli, a ustrojowo prezydent ma określone pewne ramy działań, które są wąskie. Na przykład nie ma prawa weta czy nominowania swojego przedstawiciela na wybrane resorty siłowe na przykład. Prawda? Tak. Czy MSZ. I to powoduje, że w momencie wyborów prezydent cieszy się wysoką sympatią, zaufaniem i oczekiwaniami i nie jest w stanie tych oczekiwaniom sprostać. I to jest pewna pułapka ustrojowa i w tej koncepcji referendum konsultacyjnego była wizja, że będziemy pewne kroki ustrojowe szli do modyfikacji konstytucji. Mam wrażenie... Żeby dokończyć, uspójnienie. Albo obniżamy rangę prezydenta, powodując, że jest wybierany na przykład przez Zgromadzenie Narodowe, albo zwiększamy jego uprawnienia.
Tak myślałam o panu prezydencie, który ja szczerze wierzę, że chciałby tak emocjonalnie i po ludzku być prezydentem wszystkich Polaków. Jednocześnie też jest zakładnikiem swojego środowiska i miałam wrażenie, że był taki moment z czasów takich bardzo mocniejszych wystąpień pana Łapińskiego z tego czasu, kiedy był doradcą. Ministrem. I tam był, tak, ministrem. I tam, kiedy dochodziło nawet do jakichś konfliktów, pan prezydent chyba gdzieś w spotkaniu z ludźmi coś poskarżył się też na ministra Macierewicza. Było takie, jakaś była, pamiętam, że też mała aferka z tym, że skrytykował. I to właśnie spotkanie z jakimiś ludźmi na ulicy. Już dokładnie tego nie pamiętam, też właśnie tyle rzeczy się działo, tak jak pan mówi. A ja to pamiętam, mogę objaśnić, jeśli to jest w ogóle ważne. Tak, nie, ale jeszcze tam wtedy dochodziło do jakiegoś konfliktu chyba między panem Suskim a panem Łapińskim. Tego też nie, jakoś, też jakoś takie było właśnie, że wątku, dzięki prezydentowi... Tego wątku w ogóle nie miałam pamiętam. Wrażenie, że wtedy właśnie prezydent się jakoś tam próbuje wybić na niepodległość i że jednak to gdzieś tam zostało w jakimś momencie zaniechane, stłamszone. Nie chcę tego też oceniać, tylko mówię o swoich wrażeniach. Rozmowa o prezydenturze i o jej uwarunkowaniach to osobny temat. Zupełnie. Mm-hmm. No ale tyle mamy czasu, ile dalej. Ja mogę powiedzieć jedną konkretną rzecz, tamtą związaną z rzuconym w trakcie przechodzenia przez grupę osób na którymś z placów komentarzu, że Andrzej Duda powiedział, że Antoni Macierewicz zastosował esbeckie metody. Tak. I to chodziło o odebranie ówczesnemu dyrektorowi Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi generałowi Kraszewskiemu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego certyfikatu dostępu. I niedługo potem, prezydent to powiedział, niedługo potem ja u Moniki Olejnik, zapytany przez prowadzącą, powiedziałem, że moje zdanie prezydent tu przesadził, bo można powiedzieć, że to była niewłaściwa metoda, czy platformerska, bo Platforma taką metodę stosowała w swoich rządach, ale to nie była metoda jakby esbecka czy ubecka. I prezydent nie miał żadnych do mnie pretensji, że się tego zdystansowałem. I o ile wiem, także pani doradczyni dr Fedyszak-Radziejewska także w audycji na żywo w jakiejś telewizji się zdystansowała bez tych słów prezydenta. I moim zdaniem to świadczy o klasie prezydenta, że akceptuje, że jego doradcy mogą swoją ocenę przedstawić, która jest czasami inna niż ocena głowy państwa. Niż ocena, ale też myślę, że pan prezydent wtedy bardzo tak po ludzku się zachował, takie prawdziwe emocje przez niego przemówiły. Ale to już nie będziemy analizy tutaj... Jest osobą emocjonalną? Tak. Tak myślałam. Jest osoba emocjonalna. Tak myślałam. To nie jest cyniczny gracz i gdy wetował tą ustawę degradacyjną, to też robił to właśnie ze swojego głębokiego odczucia. I wojskowi pamiętają to akurat panu prezydentowi. Przechodzimy do pytań już naszych widzów i patronów. I naszym patronem, jak zawsze, zadaje pytanie pan Maciej Jakubowski. Szanowny panie doradco, z czystej niewiedzy chcę zapytać, jak wyglądają obecnie stosunki głowy państwa z takimi prezydentami jak Putin, Erdogan, Łukaszenka. Nie wiem, czy już pan Maciej Jakubowski zadawał te pytania dotyczące Łukaszenki po tym, co się wydarzyło, kiedy nagrywamy ten program, czyli wczoraj, w związku z samolotem, który został w Mińsku zatrzymany. Tak. Na dłuższą metę państwa nie mają, jak wiadomo, to jest chyba wypowiedź znana Churchilla, sympatii, antypatii, tylko mają interesy. Ale w praktycznym procesie politycznym dobre, czasami prezydenci, premierzy, ministrowie nawiązują osobistą relacje, wizują chemię. Oczywiście.
i w wielu sprawach to pomaga. Może zrobię taką dygresję. Jeden z ministrów polskiego rządu na jednym ze spotkaniu, gdy się ministrowie z danego resortu spotykają przy okazji komitetów unijnych, powiedział, że ja do jednym z krajów europejskich, ja o waszym kraju tam nie dużo wiem, wiem tylko. I tam taki motyw religijny się pojawił. I wtedy minister tamtego kraju wyciągnął różaniec i pokazał, ja. I po chwili się spężył i schował. Aha. A wtedy ten polski minister wyciągnął swój różaniec. Swój. I zupełnie od tego czasu inne relacje były. Więź, porozumienie i takie rzeczy. Więc, no właśnie, bo często się zapomina, ale że politycy to są ludzkie relacje. Czasami w konkretnych sytuacjach, bo nawet sobie mówię, tamten minister się spieszył, bo nie był pewien, czy to nie będzie źle widziane. Jak zobaczył, że polski minister tu w kieszeni na piersi ma też różaniec i się nie wstydzi go. Ale to pokazuje też o kulturze europejskiej, że ludzie, może chrześcijanie outing muszą robić tak, tu i tam, że tak powiem, którzy są wśród elit. A wracając do Andrzeja Dudy, to chyba mogę powiedzieć, to było spotkanie, no nie było otwarte z mediami, ale nas było kiedyś spotkanie z młodzieżą. I młodzież spytała prezydenta Andrzeja Dudy, z jakimi prezydentami ma jakieś takie osobiste relacje, dobrą chemię. To wie pani, jakie dwa nazwiska wymienił? Prezydenta Chin i prezydenta USA, Donalda Trumpa. I z nimi miał taki typ relacji właśnie, że widać było pod pewnymi względami wspólnotę myślenia. Natomiast o ile wiem z Putinem, ale no, ja nie jestem rzecznikiem prasowym i moja wiedza jest ograniczona, bo widzi pani, bo nie wszystko, co prezydenci robią, jest wiadomo. Czasami prezydent odbywa rozmowę telefoniczną z innym prezydentem i opinia publiczna się nic nie dowiaduje. Tak? Albo może ciekawostkę powiem. Mogę ją powiedzieć, bo Jarosław Kaczyński chyba to opowiadał komuś, a mnie opowiadał, jak jeszcze był doradcą i jak ja byłem jego doradcą jako premiera, żeby mi naświetlić pewne niuanse polityczne, że po tym, jak nawiązał dobre relacje z jednym z premierów kraju starej Unii, to tamten do niego dzwonił, gdy tylko jakiś łobuz z tamtego kraju miał w Polsce problemy, czy wypadek drogowy, czy hulianeka, to dzwonił, interweniował, żeby, czy jeśli polskie przepisy pozwalają, żeby on mógł tam być procedury do jakoś do innych krajów, wykorzystywał w takich jakby drobiazgowych zupełnie, niestrukturalnych. Więc politycy mają ze sobą czasami, jak sobie ufają wzajemnie, to takie rzeczy robią. I teraz, o ile wiem, z Putinem nie ma chyba żadnych relacji. Powód jest prosty, bo Władimir Putin, przyjmując polskiego nowego ambasadora, powiedział, że relacje powinny być dobre, ale Rosja ma prosty instrument, niekosztowny, dobry. Wejście na ścieżkę dobrych relacji. Oddać wrak. To nic Rosję nie kosztuje. Gest istotny byłby. Wtedy to byłby gest dobrej woli. Z prezydentem Łukaszenką no, mało kto dzisiaj na świecie będzie miał dobre relacje, może inni autokratyczni władcy, a z premierem czy prezydentem, chyba się mylę, Erdoganem, to właśnie dzisiaj Andrzej Duda miał rozmowę o konkretnej umowie wojskowej, prawda? Turcja, niezależnie od tego, co powiemy o jej ewolucji, jest cały czas naszym sojusznikiem w NATO i jest bardzo ważnym podmiotem na tym rejonie między Europą, Azją i Bliskim Wschodem. I myślę, że te relacje będą przyjazne. Ale jak osobiście się ułożą, nie wiem. Czasami jak z ludźmi. Czasami po 5 minutach rozmowy politycy wchodzą w tryb nieformalny i widać, wchodzą, rozmawiają niuanse, dzielą się pewną wiedzą dyskrecjonalną ze sobą, bo czują chemię. Oczywiście. A czasami jak pies z kotem. No, bo zawsze spotyka się polityk z politykiem, ale przede wszystkim człowiek z człowiekiem. No nie zawsze, czasami maszyna z maszyną. Ach, no. I maszyna władzy z jedną maszyną władzy. Bywa i tak. Bywa i tak. Powiedział pan o tym różańcu, w związku z tym od razu przejdę na pytania od pana Marka Zawadzkiego. Mam pytanie o obrazek, który jest widoczny za plecami profesora, gdy łączy się online ze swojego domu.
Czy Madonna ustawiona na regale jest jakimś szczególnym symbolem dla osoby, która jest zadeklarowanym agnostykiem? Tak. Po wielu wypowiedziach profesora Zybertowicza widać, że ma intuicję bardzo zbliżoną do osób, których łaska wiary została dana. To jest trzeba pierwszą rzecz dodać. To jest Matka Boska z synkiem. Mhm. I dla mnie to jest symbol czegoś, co jest fundamentem, najpierw socjologicznie, społecznej stabilności i znakiem czegoś, co powoduje, że w ogóle warto żyć na tym świecie, bo jak wiadomo, agnostyk może mieć chwilę zwątpienia głębsze niż osoba wierząca. Mianowicie to jest symbol bliskości, więzi, macierzyństwa, opieki, znak miłości. I ja sądzę, że dla wielu osób w różnych sytuacjach życiowych wspomnienie tej bliskości z matką, poświęcenia matki, jak matka wybaczała nasze psoty, głupoty, to jest coś, co powstrzymuje przed popełnianiem w życiu wielkich błędów. I to jest taki znak, że z religii może jakaś jasność promieniować. Czyli to jest i komunikat socjologiczny, że tak powiem, i osobisty. Na pewno pojawią się komentarze z Państwa, ale ja już rzeczywiście to by był bardzo duży temat, który byśmy rozpoczęli, bo użył Pan tam takiego sformułowania, że macica należy do kobiety, dopóki nie jest w ciąży, jakoś tak sparafrazując. Ale po pierwsze, posłużyłem się językiem, który posługują się same kobiety. Nigdy bym nie użył tego słowa. No tak, moja macica należy do mnie. Tak, gdyby to nie było. Tak. A po drugie, powiedziałem coś, co wydawałoby się zdroworozsądkowe i oczywiste, a co wzbudziło histerię z powodów, jak sądzę, u jednych politycznych, a u innych obsesyjnych. Mianowicie, że jeśli kobieta za swoją zgodą odbywa stosunek seksualny, to godzi się z tym, że może bez zabezpieczenia i nie jest gwałcona, nie jest zastraszona, że godzi się z tym, że może powstać z mieszanki materiałów genetycznych dwóch różnych osób. Jej i mężczyzny, z którym zgodziła się na zbliżenie, nowe życie. I że nawet gdybyśmy rozważali obszar dopuszczalności aborcji, to ten mężczyzna ma coś do powiedzenia. Jeżeli chce. Oczywiście mężczyźni bywają skrajnie nieodpowiedzialni, strasznie i tak dalej, ale chodzi o to, że nie można powiedzieć, że to, co się dzieje w organizmie kobiety, jest jej własnością, bo to nie jest rzecz. To nie jest rzecz i ona sama tego nie zbudowała. I zamiast spokojnie tylko to minimum powiedzieć, to minimum, zrobiono wokół tego jakąś histerię, tak? Nakręcając siebie, jakby był front i musimy... Jak nie strzelamy, to nie mamy... Nie jest, to nasza tożsamość się rozpływa. Mam wrażenie, że tu jest jakieś ocieranie się o bardzo złe rzeczy. Tak? Jak już nie strzelamy do drugiej strony, to nasza tożsamość jest zagrożona. I w tym sensie ten portret Madonny z synkiem, on tam za tą szybą jest od dawna, przed tymi demonstracjami. Tak, nie, no to w ogóle to ale, ale to jest, to jest komentarz, tak? To jest komentarz. Że być może jedno z najtrudniejszych, kiedyś nie uważałem, że tak jest trudne, ale jedno z najważniejszych doświadczeń kobiety, więź z dzieckiem i dla mężczyzny, ale to jest inne. Ja sądzę, że siła tej więzi jest nieporównywalna. Być może bardzo wrażliwi mężczyźni mogą to zrozumieć, co się dzieje w przypadku kobiety i jej więzi z dzieckiem. Pan Szymon Nieznański. I tutaj pan profesor zaznaczył drugą część pytania. Pozwolę sobie na drugie pytanie. Kogo rewolucja cyfrowa wykluczyła? Czym w istocie jest? Proszę o przybliżenie tematu. I pozdrawiam serdecznie Państwa z Podkarpacia. I my również Pana, Panie Szymonie, pozdrawiamy. Tak? Mogę w Pana imieniu też bardzo powiedzieć. Proszę. Tak? Sprawa jest ważna, ale mam wrażenie, że to pytanie się opiera
rzeczy logiczne, wszystko zasadne, ale na pewnym nieporozumieniu, że pan Szymon uległ pewnemu stereotypowi, bo często się mówi wykluczenie cyfrowe, że do jakiejś wsi nie dociera internet. Mhm. Że ludzie starzy nie potrafią surfować, prawda, po sieci. Czyli przez wykluczenie cyfrowe, albo że ileś osób nie ma dostępu do usług cyfrowych, bankowych, czy nie umie e-handlem się posługiwać. A ja myślę, że problem jest odwrotny. Ci cyberpanowie chcą, żeby nikt nie był wykluczony. Chcą, żeby wszyscy byli pod wpływem ich cyfrowego bodźcowania, manipulowania. Żeby wszyscy ich władztwu podlegali. Ja sądzę, że ludzkość doszła do tej fazy, że powinniśmy mówić o tworzeniu obszarów izolacji cyfrowej dla bezpieczeństwa. Wojsko powinno być uczone działania bez prądu. Zresztą różne armie robią takie ćwiczenia. Nie ma prądu, nie ma internetu, nie ma nic, musimy umieć sobie radzić, prawda? Infrastruktura krytyczna państwa też powinna mieć procedury w pewnych zakresach, ma, ale za moim zdaniem za mało. Działania poza siecią, w warunkach, gdy sieć jest zniszczona celowo, gdy ma awarię, gdy jest przez hakerów sparaliżowana. A więc ja bym odwrócił tą sytuację. Potrzebne są obszary i cyfrowej izolacji strukturalnej i abstynencji cyfrowej jak najdalej posuniętej, zwłaszcza młodych ludzi. Czyli rozumiejąc tak, chyba troskę pana Szymona, odwróciłbym kierunek jego dociekań. Rozumiem. Też oczywiście u siebie też zauważyłam, że jeżeli spędzę 2 dni oglądając jakieś filmy na Netflixie, czy czytając różne rzeczy w internecie i potem przechodząc do czytania jakiegoś tekstu, artykułu, już nie mówię o książce, że ja mam rzeczywiście pewne problemy z percepcją, ze zrozumieniem tekstu. Więc to założyłam. Zrobiłam sobie w czasie wakacji już tylko panu profesorowi, bo to już trochę zamęczę widzów tym, tą Anną Kareniną w czasie wakacji, którą sobie zawsze czytam. I rzeczywiście jak sobie weszłam w Annę Kareninę i weszłam sobie w rytm Tołstoja i wróciłam, to było na Mazurach, wróciłam z tego pomostu czytając i pisząc, a nie, dziś już do internetu nie będę sięgać, zrobię sobie herbatę, siądę sobie na ganku i będę dalej czytała. O. Odrzuciło mnie po prostu od tego. Mhm. Pani, taki jakby właśnie jakiś pani, fast food. Pani bliskość z głębokimi emocjami, z subtelnymi emocjami. Pan liczy co? Z rytmem pewnym. Zresztą tym mnie pan ujął, kiedy rozmawialiśmy, umawialiśmy się telefonicznie, ja pytałam się, czy pan też oglądał mój program, a pan powiedział, że stara się pan jak najmniej oglądać programów na YouTubie, że woli pan czytać, bo czyta pan w swoim rytmie. Tak, tak. Mhm. To na przykład wykłady z TEDxu często mają transkrypcję. Jeśli poprawiona daje się czytać, to wolę przeczytać je niż obejrzeć. No, ale powiedział pan też, że oglądał pan rozmowę, zresztą, którą poleciłam z Krzysztofem Zanussim, a też państwu bardzo polecam książkę i panu profesorowi również. Czy warto umierać za smartfona? Więcej o tej książce myślę, że w czasie wakacji jeszcze ponownie pana Krzysztofa Zanussiego zaprosimy do programu i o tym porozmawiamy. Panie profesorze, jakoś tak się spokojniej zrobiło, prawda? Gdzie? W Polsce? Nie, u nas tutaj, między naszej rozmowy, że pierwsza część... Byłem hiperaktywny? Był pan hiperaktywny, ale tak się, nie wiem, czy to ten bez tak na nas działa, że tak jesteśmy bardziej oniryczno-senni. Więc dobrze, może ku pokrzepieniu śliweczkę. Jak będzie jakieś trudne pytanie? A, to już zaraz panu znajdę. Dobrze, pan Trydencik pyta. Szanowna pani Moniko, chciałbym zapytać, czy Nowy Ład nie jest przypadkiem wprowadzeniem odpowiedzialności zbiorowej w kwestiach finansowych, gospodarczych, a co za tym idzie zmniejszenia suwerenności w tych kwestiach? Drugie pytanie, jak pan ocenia sytuację z polskim samolotem zatrzymanym na lotnisku w Mińsku, aby aresztować białoruskiego opozycjonistę, dziennikarza pana Romana Protasiewicza? Życzę smacznej herbatki i miłej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. My również pana Trydencika. Śliweczkę w takiej sytuacji. Pana Trydencika tak. To jest nazwisko czy ksywka? Nie wiem, nikt. Mam wrażenie, jak pierwsze pytanie pani czytała, przypomniało mi się
scena przypomniała mi się z Rejsu, tam któryś z bohaterów chyba mówi, pytania są tendencyjne. Tak? To jest tendencyjne pytanie, więc wolałbym pytanie o odgłos paszczowy konia. Ale może panu podpowiedzieć, A drugie pytanie chyba jest ciekawsze. Kluczbork. Kluczbork? Jest drugie pytanie Kluczbork? Nie, tam było w Rejsie. Tam podaj klucze. Prosimy nie podpowiadać, a to mówi Kluczbork, tak? A tam chodziło o Kazimierz nad Wysłą. To pani ma lepiej te dialogi opanowane ode mnie. No ale to co, nie odpowie pan? Ale czy na pan drugie, a drugie pytanie dotyczy. A drugie, to jest dotyczy zatrzymanego samolotu w Mińsku. I życzy pan właśnie, bo życzy, zresztą pan Cydencik życzy smacznej herbatki. No dobrze, pytanie. Drugie pytanie, jak pan ocenia sytuację z polskim samolotem, ale to polskim samolotem, zatrzymanym na lotnisku w Mińsku, aby aresztować białoruskiego opozycjonistę? Dziennikarza Romana Protasiewicza. To był polski samolot? Zarejestrowany w Polsce. Zarejestrowany w Polsce. Więc ale to był w sensie. Jak mi ktoś tłumaczył, w sensie formalnym był terytorium Polski. Okej, rozumiem, w tym sensie. Zjem śliweczkę. Dobrze, to jest troszeczkę... Ale jest tak dobra, że ja w tym czasie nie mogę się skupić na oglądaniu odpowiedzi. Zrobiłam błąd, że ja pana wcześniej nie częstowałam, kiedy pan tak dużo mówił, panie profesorze. Wtedy mogłam więcej zaistnieć. Ma pani nieopanowane. Nieopanowane, niby córka wojskowego, a tutaj żadnej strategii ani taktyki. No. Niedobrze. No niedobrze. A pani była na jakiejś uczelni wojskowej? No skąd? Na Uniwersytecie Warszawskim najpierw, na polonistyce skończyłam, a potem na SWPS-ie studiowałam psychologię. Na jakimś obozie wojskowym była pani? Skąd? Ani nie byłam nawet w harcerstwie, nie byłam. Ani strzelanie, ani czołganie? Nie, no mieliśmy zajęcia na... To było przygotowanie obronne, było PO, tak? To się nazywało na... Przysposobienie obronne w szkole średniej. Tam strzelaliśmy z KBKS-ów. Pani chodziło. Tak, z KBKS-ówśmy strzelali. I kogo pani sobie wyobrażała, jak pani tak KBKS brała? Nie, chyba tylko ten cel. To był chyba taki, chociaż on był, to nie była tarcza, chyba tylko rzeczywiście tam był jakiś taki żołnierz. Podobnie, jak ktoś sobie wyobrazi, to wtedy lepiej celuje. Wie pan co? Byłam wtedy młoda, więc jakichś wrogów w ogóle nie miałam. Wtedy nie myślałam w tych kategoriach. Dzisiaj prędzej by było to. Operacji z samolotem. Ale jeszcze w takim razie, skoro jeszcze proszę przełknąć, jeszcze potem na studiach miałam też zajęcia wojskowe, ale tam już uczyłyśmy się, bo to było oddzielnie dla studentów i studentek, i tam uczyłyśmy się robić zastrzyki, sztuczne oddychanie i tak dalej na sanitariuszki. I to już koniec. Nie, rozumiem, że pan profesor przełknął śliwkę i czekamy, co z tym samolotem. Śliwka świeżutka. Ja sądzę tak. No, całe przedsięwzięcie było skonsultowane i realizowane prawdopodobnie przy wsparciu logistycznym, może kadrowym Rosji. I gdyby Zachód zareagował odpowiednio na próbę zamordowania Skripala, a wcześniej Litwinienki, a w międzyczasie zabójstwo jakiegoś uchodźcy chyba czeczeńskiego w Berlinie, jeśli się nie mylę. No i ostatnio ujawnioną sprawę sabotażu w zakładach amunicji. Gdyby Zachód pokazał, że nie wolno, to by tego nie było. I teraz to jest pierwsza rzecz. Czyli to jest testowanie po prostu przez stopni swobody. Teraz moja intuicja jest taka i ona się wiąże z pierwszą częścią naszej rozmowy, tym, co się dzieje w cywilizacji cyfrowej. Cywilizacji, w której nie jest demokracja, tylko mediokracja, a nawet, i to nie jest już żart, memokracja. To znaczy, że przypadkowa osoba, która w coś trafia, albo cwaniacy, którzy prowadzą wojnę informacyjną za pomocą serii memów, które zażarły, chodzą, są w stanie przekierować uwagę kierownictwa resortu czy państwa na walkę z jakimś tam marketingiem wirusowym, trzeptanym. I moja intuicja jest niestety taka, że niezależnie od tego, jak Polska będzie efektywnie, skutecznie, głośno mówiła, ile z tych głosów się powtórzy, to jeśli nie wstrzelą się jakieś
szczególne sytuacje w tą konfigurację, które podtrzymałyby zainteresowanie tym tematem, to jest kwestią czasu, kiedy inne tematy spowodują, że ten zejdzie z radaru i demokracja zachodnia i bezpieczeństwo Zachodu będzie dryfowały tak, jak dryfuje. Po prostu demokracja liberalna przez hiperwolność i zatrucie przestrzeni informacyjnej założyła już pętlę na swoją szyję i ją zaciąga. Bo rosyjska wojna informacyjna w porównaniu z oceanem dezinformacji generowanym przez algorytmy Google'a, Facebooka i tak dalej, to jest drobna część tej zabawy. Panie profesorze, muszę najmocniej przeprosić. Zostały nam 3 minuty na karcie, także nie damy rady tutaj. Może pan jakieś pytania będzie chciał na Twitterze odpowiedzieć. 3 minuty. Czy pan profesor miałby jakieś przesłanie do narodu? Do narodu? Albo do widzów chociaż. Do widzów. Może do młodych, nie wiem. Wie pani takie, pamiętam, miałem 50 lat, czytałem wiersze Czesława Miłosza, które on napisał, już mając 90 kawałki. Zastanawiałem się tak. Czego mogę się nauczyć od gościa, który miał 40 lat czasu więcej na refleksję nad życiem, nad analizą i tak dalej. No i w jednym z tych tomików późnych, nie wiem, czy w tomiku to, czy w tym druga przestrzeń chyba, cytuję jakąś wypowiedź jakiejś poetki, który sens jest taki, żeby nigdy, przenigdy nie być po stronie nihilizmu. Nigdy nie być po stronie nicości. Ja bym powiedział, zwłaszcza młodym ludziom, nie dajcie się uwieść nicości. Bądźcie po stronie życia, po stronie bliskości, po stronie miłości, nawet za cenę rozczarowań, poszukiwań, cierpień. Nie dajcie się uwieść nicości. To jest. Czyli żyjmy prawdziwym życiem, a nie jego iluzją, tak? W jakiś sposób? No, można tak powiedzieć, wiedzieć, tak. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To ja bardzo dziękuję za szansę na długą, spokojną rozmowę. Ja dziękuję. Dziękuję państwu, jak zawsze. Czekamy na wasze komentarze, a różne interesujące rzeczy, o których rozmawialiśmy, znajdziecie państwo też w linkach pod naszą rozmową. Dziękuję i do zobaczenia.